Proszę Państwa, rozpoczynamy czwartą część naszej konferencji. Witam tych z Państwa, którzy nie byli na poprzednich albo nie oglądali nas poprzednio. I powiem tak, że jeszcze kilka lat temu, bo tym razem w przeciwieństwie do tego poprzedniego panelu, do tej poprzedniej części, mamy część bardzo spójną. To znaczy będziemy mówić o różnego typu wizjach przyszłości, jakby w środowisku PZPR, no mówię to bardzo niedokładnie, ale mniej więcej oddaję klimat, ale co chciałem tak naprawdę powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu, proszę Państwa, bym powiedział, że będziecie Państwo mieli możliwość wysłuchania trójki młodych wilków, po prostu ludzi, którzy są w ogromnym natarciu. I to jest prawda merytorycznie. Tyle tylko, że czas płynie i może wilki już są takie w pełni wieku. Ale naprawdę z pełnym przekonaniem zapraszam Państwa do wysłuchania tej części. Myślę, że wszyscy nawet historycy zawodowi dowiedzą się wielu ciekawych nowych rzeczy. A zacznie tę część pan doktor Tomasz Kozłowski, tak? Tak się umawiamy? Pan doktor Tomasz Kozłowski, temat laboratorium pierestrojki ze znakiem zapytania. Generał Jaruzelski na geopolitycznej szachownicy. Może tutaj stanę. Kiedy wybierałem sobie temat na dzisiejszą konferencję, pomyślałem, że warto powiedzieć o laboratorium pierestrojki, czyli takiej koncepcji mówiącej o tym, że władze Związku Radzieckiego planowały pewne radykalne reformy polityczne i gospodarcze, a ich skuteczność chciały wcześniej przetestować w Polsce. Jednak okazało się, że właściwie ten zwrot w dużej mierze bardziej nawet publicystyczny niż historyczny, laboratorium pierestrojki, jest bardzo wieloznaczny. Jako pierwszy w źródłach historycznych, w kontekście politycznym przynajmniej mi się udało znaleźć, użył go Józef Czyrek w rozmowie z Michałem Gorbaczowem, kiedy w 1988 roku jesienią przekonywał go do tego, że w Polsce zostaną przeprowadzone częściowo wolne wybory. Reklamował wtedy to rozwiązanie, mówiąc, że będzie to pole doświadczalne dla Związku Radzieckiego. Gorbaczow zrewanżował się rok później w rozmowie z Mieczysławem Rakowskim, kiedy powiedział, że Kreml traktuje wydarzenia w Polsce jako poligon doświadczalny przemian. O tym laboratorium pierestrojki, o poligonie mówił generał Jaruzelski wielokrotnie, mówił Marian Orzechowski. Jednak dzisiaj historycy, czy nawet bardziej publicyści, używają tego zwrotu, kiedy chcą powiedzieć o tym, że te twierdzenia Gorbaczowa i Jaruzelskiego są dowodem na to, że Moskwa rozpoczęła kontrolowaną ewolucję systemu. Komuniści starali się w ten sposób zabezpieczyć swoje interesy w kraju i za granicą, zarówno przy użyciu środków politycznych, jak, co może bardziej nawet istotne, różnych narzędzi z zakresu działania służb specjalnych. Tego typu koncepcje prezentowali Andrzej Zybertowicz, Andrzej Nowak, Filip Musiał. Ta koncepcja laboratorium pierestrojki przyjmuje też taką wersję bardziej spiskową. Tutaj takim wzorcem, akurat nie z polskiego poletka, jest książka Anatolija Golicyna, Nowe kłamstwa w miejsce starych. Golicyn to był uciekinier z KGB, który przedostał się do Stanów Zjednoczonych, współpracował wiele lat z CIA, a kiedy już był na takiej szpiegowskiej emeryturze, w 1984 roku opublikował książkę, w której opowiadał o tym, że tak zwana demokratyzacja i ewolucja systemu w Związku Radzieckim została zaplanowana już wiele lat temu. Jest to operacja mająca odwrócić uwagę od tego, co się dzieje naprawdę. No, jest to jednak teoria spiskowa. Mało osób, które powołują się na Golicyna, zdają sobie sprawę, że w najnowszych opracowaniach z zakresu historii CIA ujawniane są
dokumenty o tym, że Golicyn był poddawany na przykład no, ewaluacji psychologicznej, a jego osobowość była określana jako paranoiczna, a część jego właśnie twórczości, którą tworzył na emeryturze, wypływa właśnie z tego nurtu. Teraz ja chciałem powiedzieć dwa słowa o tym, w pewnej ciągłości, o strategii, którą Związek Radziecki przyjął wobec Polski w latach 80-81 i później do 89 roku. W tym kontekście pojawią się też Stany Zjednoczone, ale chciałem powiedzieć i później odniosę się też do tego, w jaki sposób Jaruzelski się odnajdywał w tej polityce Kremla. Ale chciałem wpierw poczynić jedno zastrzeżenie, to znaczy będę opierał się na znanych dokumentach z archiwów radzieckich, opracowań i różnego rodzaju relacji konsekwentnie zarówno w stosunku do lat 80-81, jak i okresu późniejszego. W Polsce zauważyłem, że część historyków ma tendencję do tego, aby bardzo rozróżniać, mówiąc umownie, między grudniem a czerwcem. To znaczy, kiedy mówią na przykład o groźbie interwencji sowieckiej w 81 roku, twierdzą, że wszystkie dokumenty, które znamy, wskazują na to, że sowiecka interwencja była nierealna. Przeciwnicy z kolei tej tezy mówią, no ale dokumenty to nie wszystko, znamy to, co nam dano z Moskwy, znamy relacje ludzi radzieckich, którzy chcą się wybielić. Ta optyka zmienia się później, kiedy mówią o czerwcu 89 roku i wtedy mamy u wielu historyków coś dokładnie odwrotnego. To znaczy ci, którzy mówią o spiskowej teorii dziejów, mówią, no oczywiście znamy dokumenty, znamy wiele protokołów biura politycznego, znamy relacje, no ale przecież wiadomo, że takich operacji jak planowana zmiana gospodarcza, polityczna nie przeprowadza się, nie zapisuje się w dokumentach, tylko to jest wszystko ustnie i supertajnie. No otóż ja twierdzę, jest bardzo dużo dokumentów, które wypłynęły z Moskwy na przestrzeni lat, głównie Politbiura, ale nie tylko, jest bardzo dużo relacji, jest bardzo dużo opracowań, także zachodnich historyków, które u nas nie są za bardzo konsumowane. I gdyby zacząć tą historię od roku 81 i zarysować tą sytuację geopolityczną, warto zacząć od takiego artykułu, który kiedyś opublikował Łukasz Kamiński, mówiąc o tym, że w 81 roku, czy od 81 roku obowiązywała doktryna Andropowa. Powoływał się tutaj na stwierdzenie Andropowa, które padło w czasie posiedzenia Politbiura w grudniu 81, kiedy Andropow w dyskusji, która odbyła się po prośbie Jaruzelskiego o udzielenie ewentualnego wsparcia militarnego, Andropow tłumaczył, nie możemy ryzykować, nie zamierzamy wprowadzać wojsk do Polski. Jest to słuszne stanowisko i musimy się go trzymać do końca. Nie wiem, jak rozwinie się sprawa z Polską, ale nawet jeżeli Polska będzie pod władzą Solidarności, to będzie to tylko tyle. Kamiński zauważa, że Breżniew w czasie tej dyskusji Politbiura się nie odniósł do tego stwierdzenia. Ale znamy inne stwierdzenia Breżniewa, między innymi z relacji świadków Anatolija Dobrynina na przykład, który przytaczał słowa Breżniewa, że Polska to nie Czechosłowacja ani Afganistan. Znamy relacje po spotkaniu Breżniewa z Nikolajem Czałuszewską latem 81 roku na Krymie, kiedy Breżniew daje do zrozumienia, że żadnej interwencji nie będzie, a jeżeli polski rząd będzie socjaldemokratyczny albo burżuazyjny, to nie będzie traktowany w ten sam sposób, co socjalistyczny, dając tym samym do zrozumienia, że w najczarniejszym scenariuszu może dojść do zmiany władzy w Polsce, ale wtedy zostaną zastosowane środki inne niż militarne. Znamy także wypowiedzi Michaiła Susłowa, szefa Komisji Polskiej Politbiura, który mówił mniej więcej to samo. Jego słowa przytaczał między innymi Anatolij Grybkow. Nawet jeżeli do władzy dojdą socjaldemokraci, będziemy z nimi współpracować, ale siły w żadnym przypadku nie możemy użyć. Będziemy współpracować z socjaldemokratami. Jakie były dwie nieprzekraczalne granice w tym czarnym scenariuszu?
Bo też te dwie nieprzekraczalne granice to było to, że Polska, obojętnie przez kogo rządzona, musi pozostać częścią zarówno Układu Warszawskiego, jak i RWPG. Na marginesie można powiedzieć, że stanowisko to było podzielane nie tylko przez członków Politbiura, ale także przez, nie wiem, kierownictwo KGB. Znamy między innymi relacje Nikołaja Leonowa, generała KGB z Wydziału Analityczno-Informacyjnego, który rozmawiał z Andropowem, swoim przełożonym, w kontekście takim, że została osiągnięta granica naszych zagranicznych zdolności interwencyjnych. W podobnym tonie była przeprowadzana rozmowa kierownictwa wywiadu KGB z kierownictwem Stasi w połowie 1981 roku, gdzie rozważano różne warianty, począwszy od zorganizowania zamachu stanu w Polsce, skończywszy na interwencji. Konkluzje były takie same. Nie mamy w tej chwili środków i nie powinniśmy sięgać po to narzędzie. Jakie były trzy przyczyny porzucenia tej doktryny Breżniewa? Pierwszym była na pewno obawa przed reakcją międzynarodową, szczególnie sankcjami. Drugą kwestią było to, że sytuacja w Polsce była z punktu widzenia Moskwy kryzysem nie tylko politycznym, ale także gospodarczym. Mówiliśmy o tym, czy mówił o tym w jednym z wcześniejszych wystąpień dr Grala. Polska była de facto bankrutem. Gdyby wojska Układu Warszawskiego wkroczyły tutaj, musiałyby nie tylko stabilizować sytuację, ale także wyłożyć gigantyczne pieniądze na poprawę sytuacji w kraju. Wreszcie trzecią kwestią była lekcja wyciągnięta z Afganistanu. Nie chodzi mi tutaj o kwestię tego, że Afganistan ograniczył zdolności militarnej interwencji, chociaż to jest oczywiście prawda, ale to była od 1979 roku Związek Radziecki zdążył już wyciągnąć pewną naukę, którą wyciągnął też kilkanaście lat później Amerykanie. To znaczy łatwo jest przeprowadzić operację militarną, zająć słabszy kraj, wprowadzić tam nawet swoje władze, ale gorzej jest z przeprowadzeniem jakiejkolwiek misji stabilizacyjnej i stabilizowaniem sytuacji przez kolejne lata. Rosjanie bali się, że po wejściu do Polski spotka ich właśnie taki los. Teraz czym można było zagrać i gdzie była ta możliwość pewnej geopolitycznej dźwigni? Mówiliśmy o tym dzisiaj. W 1981 roku Polska ogłosiła de facto bankructwo. Uzależniona od kredytów zachodnich, uzależniona od zachodnich technologii, miała gigantyczne problemy ze spłatą, ale z drugiej strony nie mogła de facto ogłosić bankructwa i zerwać jakichkolwiek rozmów z zachodnimi wierzycielami. Chociaż taka była logika początkowo działania Jaruzelskiego i Kani. Później w kolejnych miesiącach wszyscy właściwie czołowi ekonomiści i politycy odpowiedzialni za gospodarkę ekonomiczną przekonywali, że jest to zerwanie tych więzi jest niemożliwe. Na przykład prezes NBP Stanisław Majewski: drastyczne ograniczenie importu z krajów kapitalistycznych może niektóre gałęzie naszego przemysłu unieruchomić całkowicie lub prawie całkowicie. Prezes Banku Handlowego: jeżeli gospodarka się zawali, to jaka jest alternatywa? Moratorium? Jeżeli my jednostronnie zawiesimy wypłacalność, to przez 4 miesiące gospodarka upadnie. Doskonale sobie z tego zdawali sprawę Sowieci, którzy mieli wgląd w sytuację gospodarczą w Polsce. Starali się blokować większość prób, czy torpedować przynajmniej część prób podejmowanych przez władze PRL-u, aby nawiązać pewne kontakty na przykład z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. W 1981 roku władze PRL właściwie przy sprzeciwie Moskwy zaczęły negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, mimo że przestrzegali przed tym Andrier Gromyko, Konstantin Rusakow, czy nawet sam Breżniew, którzy przy różnych okazjach tłumaczyli Kani i Jaruzelskiemu, cytat: kredyty zachodnie to nie prezent, ale kabała, zniewolenie, jarzmo. Jednocześnie to z punktu widzenia Polski była gigantyczna szansa. Ja nie wypowiadam się teraz o realności tych przewidywań, ale minister Marian Krzak sugerował, że w przeciągu 2-3 lat
Polska mogłaby uzyskać pomoc finansową z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w granicach 3 miliardów dolarów. Czemu Związek Radziecki blokował te rozmowy? Głównie dlatego, że poprawa sytuacji gospodarczej Polski doprowadziłaby do tego, że Moskwa utraciłaby lewar, środek nacisku w postaci potencjalnego szantażu gospodarczego. Od roku 80 w Polskę, do Polski transferowano bardzo duże środki w formie kredytów, innego rodzaju dostaw. Doszło do tego, że Breżniew zmusił właściwie wszystkie inne kraje Układu Warszawskiego do subsydiowania polskiej gospodarki poprzez obcięcie im części dostaw ropy, która była sprzedawana na rynkach światowych. We wrześniu 1981 roku Moskwa zagrała tą kartą bardzo mocno, grożąc, że jeżeli nie zostanie wprowadzony stan wojenny czy ustabilizowana sytuacja w Polsce, to od kolejnego roku dostawy gazu ziemnego zostałyby ograniczone o prawie połowę, dostawy ropy o około 1/3. O co tutaj chodziło? Z jednej strony oczywiście był to straszak, z drugiej strony chodziło także o to, że w wypadku, jeżeli władze nie zdecydowałyby się same na stan wojenny, obcięcie części środków pozwoliłoby na właściwie, żeby rękami samych Polaków zaostrzyć sytuację w Polsce. Mieliśmy do czynienia w 1981 roku z marszami głodowymi, z różnymi rodzajami niepokojów społecznych spowodowanych brakami na rynku. To jeszcze dodatkowo spotęgowałoby tą sytuację. Więc właściwie ten lewar finansowy, czy właściwie to bankructwo Polski było istotnym elementem, który lokowało nas w latach 80. właśnie na tej geopolitycznej szachownicy. Jeżeli mówimy tutaj też o tej amerykańskiej stronie. Amerykanie w 81 roku istniał dość duży spór w gabinecie Reagana między Departamentem Stanu a Departamentem, powiedzmy, Obrony. Radą Bezpieczeństwa. Departament Stanu optował za tym, żeby w Polskę, do Polski transferować kredyty, środki, aby podtrzymywać dalej rewolucję solidarnościową, zobaczyć, dokąd nas to doprowadzi. Jastrzębiec z Departamentu Obrony wręcz przeciwnie, mówiły, że należy jak najszybciej zaostrzyć sytuację, a także rozpocząć bardzo ostrą grę ekonomiczną ze Związkiem Radzieckim. Wprowadzenie stanu wojennego sprawiło, że ta koncepcja prezentowana przez Jastrzębie wygrała i była stosowana przez kilka kolejnych lat od wprowadzenia stanu wojennego. Kwestie ekonomiczne determinowały politykę Kremla przez właściwie całe lata 80. Andropow, kiedy został pierwszym sekretarzem, nadal zdawał sobie sprawę z tego, że zdolności Moskwy do ewentualnej interwencji militarnej czy prowadzenia aktywnej polityki są ograniczane przez kwestie ekonomiczne. W rozmowie z Olgiem Griniewskim, radzieckim dyplomatą, mówił, że ważna jest siła, ale siła jest zależna od rozwoju ekonomicznego i podkreślał, że w tej chwili Związek Radziecki jest w bardzo złej sytuacji. Ta sytuacja pogorszyła się jeszcze dodatkowo po spadku cen ropy na rynkach światowych. Gorbaczow był zmuszony właściwie do przyspieszenia i eskalacji pewnej polityki, wypowiedzenia pewnych rzeczy w drugiej połowie lat 80. na głos. Dał do zrozumienia wszystkim innym państwom Układu Warszawskiego, że mają dużo większą swobodę polityczną, ale i gospodarczą do meblowania sytuacji w swoim kraju, ale warunkiem za to jest to, że sami będą ponosić koszty tych reform i sami będą zajmować się swoją gospodarką bez oczekiwania na kredyty. Gorbaczow w czasie posiedzenia biura politycznego mówił dobitnie: szereg krajów socjalistycznych popadło w długi, żyją z pożyczek kosztem naszej ropy. Powinniśmy wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski. Pochodną też odprężenia w polityce międzynarodowej, nawiązywania przez Kreml nowych relacji z Waszyngtonem było także to, i pochodną także tych problemów finansowych było to, że Gorbaczow zaczął przychylniejszym okiem patrzeć na to, co jeszcze chwilę temu Breżniew uważał właściwie za zdradę. Gorbaczow obserwował mianowicie proces
dryfowania części państw Układu Warszawskiego w stronę Stanów Zjednoczonych. Między innymi odnosiło się to do Polski. W czasie posiedzenia Biura Politycznego w 1986 roku mówił: Polska od nas odłazi, a my tu w Moskwie nie robimy nic. Ale co możemy? Polska ma tyle miliardów długu. Czy w naszej obecnej sytuacji możemy to wziąć na swoje konto? Nie. A jeżeli nie możemy, to nie mamy na to wpływu. Też w 1986 roku przy okazji innej dyskusji, kiedy został zagadnięty przez jednego z członków Politbiura o kwestię uczestnictwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, odpowiadał: narzekamy na związki Polaków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. A co nimi mamy zrobić? Oni mają 30 miliardów długu. Gorbaczow był przekonany, że nawet jeżeli zezwoli na reformy w gronie państw Układu Warszawskiego, to jest pewna nieprzekraczalna granica. Jego rozumienie geopolityki było takie, że ze względów na uzależnienie między innymi tych państw od energii ze Związku Radzieckiego, uzależnienie wynikające z nawiązanych więzi i relacji gospodarczych oraz kwestii zwyczajnego ulokowania geograficznego, państwa te nigdy nie wystąpią z Układu Warszawskiego i RWPG, nawet jeżeli pozwoli na pewnego rodzaju swobodę. Był przekonany, że będzie to skuteczny środek nacisku właściwie do samego końca. W styczniu 1989 roku, w czasie posiedzenia Politbiura, mówił o tym, co się może stać, jeżeli Węgry zaczną zbytnio integrować się z zachodnią Europą. Mówił wtedy o tym, że trzeba będzie zastosować zasadę związania ich za pomocą źródeł energii, czyli w praktyce kosztami paliwa. Jeszcze chwilę przed proklamowaniem niepodległości Litwy mówił litewskiej delegacji: idźcie dokąd chcecie, ale jesteście biedni, nie macie nic. Jeżeli będziecie żyć bez Związku Radzieckiego, wrócicie z wyciągniętą ręką. Jak w tej sytuacji odnajdywał się Jaruzelski? Trzeba powiedzieć, że nie wykorzystał szans, które w drugiej połowie lat 80. dawała ta nowa polityka Moskwy, co wynikało między innymi z tego, że nie zdawał sobie do końca sprawy, jak daleko może sobie pozwolić na pewne zmiany i właściwie na ile polityka ogłoszona przez Michaiła Gorbaczowa jest szczera, a także czy nawet jeżeli Michaił Gorbaczow deklaruje w tej chwili takie intencje, to czy jego następca albo ktokolwiek inny w biurze politycznym, kto będzie w pewnym momencie miał większe wpływy, nie zmieni tej polityki. I ostatnią kwestią, którą się chciałem zająć, dosłownie dwie minuty. W kontekście laboratorium pierestrojki musimy sobie odpowiedzieć w ogóle na to, czy Gorbaczow realnie miał jakikolwiek plan. Z relacji jego najbliższych współpracowników, a także kierowników wydziałów KC odpowiedzialnych za negocjacje czy utrzymywanie relacji z innymi państwami socjalistycznymi, wynikało, że Gorbaczow 90% swojej energii poświęcał albo kwestiom polityki wewnętrznej, albo też kwestiom negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Tymczasem kwestie Europy Środkowo-Wschodniej zarzucił. Co zresztą znajduje pewne odbicie w dokumentach. Na przykład w styczniu 90 roku Wydział Międzynarodowy KC KPZR z rozbrajającą szczerością pisał: mimo głębokich przemian, jakie zaszły w państwach Europy Wschodniej, nie zostały jeszcze sprecyzowane priorytetowe interesy radzieckiej polityki zagranicznej w tym regionie. Taka sytuacja utrzymywała się już od wielu miesięcy, bowiem pierwsze polecenia Gorbaczowa, aby skonstruować taką politykę, to jest gdzieś koło 87 roku. Od tamtej pory działano właściwie do pewnego stopnia reaktywnie. Czerniajew, jeden z najbliższych doradców Gorbaczowa, spytany po latach o koncepcję polityki zagranicznej swojego szefa, odpowiedział z rozbrajającą szczerością: nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię powiedzieć, kiedy Gorbaczow porzucił komunistyczne podejście do spraw międzynarodowych. Rozumiem moich kolegów naukowców. Aby przeprowadzić analizę naukową, trzeba mieć jakieś ramy logiczne. Niestety w polityce tak to nie działa.
I wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych podsumowań, jeżeli chodzi o to, o odpowiedź na pytanie, czy Polska była laboratorium pierestrojki. Nie, ponieważ takiego planu zwyczajnie nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu doktorowi Tomaszowi Kozłowskiemu. Teraz o zabranie głosu proszę pana doktora Michała Przeperskiego, Rynkowy Leninizm i Nieleninowska Partia, Drużyna Jaruzelskiego i jej wizje przyszłości. Kłaniam się państwu nisko. Tak jak powiedział dr Robert Spałek, spróbuję państwu opowiedzieć kilka słów na inkryminowany temat, ale zanim to poproszę profesora Daniela Wicentego, żeby włączył nam krótki klip. Jeżeli w tej chwili dochodzimy do rozwiązań politycznych, to znaczy, że jest partia, że partia skutecznie mogła te działania wywołać. To nasza linia postępowania i definiowanie została w tej chwili przyjęta. Jeżeli w tej... Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, ten malowniczy, bardzo lubię, klip pochodzi z 1 marca 1989 roku z konferencji partyjnej Komitetu Krakowskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Mówił Jerzy Hausner, ówcześnie sekretarz ekonomiczny Komitetu Krakowskiego. I nie pozwoliłem sobie puścić tego klipu, dlatego żeby się teraz nad Jerzym Hausnerem znęcać. To byłoby pewnie wdzięczne tyle, co i proste, albo wręcz i prostackie. Idzie o coś innego. Idzie o to, żeby wskazać, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, część jej elit, to jest już zupełnie inna sprawa, jak duża część elit, była święcie przekonana, że partia jest sprawcza, że partia jest bardzo ważnym, istotnym, istotnym elementem gry politycznej, która odbywa się w Polsce w 1989 roku. Zastanówmy się nad tym na chwilę. Jest marzec 1989 roku, 1 marca 1989 roku toczą się obrady Okrągłego Stołu i poważny polityk, a może drugiego, czy nawet i trzeciego szeregu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale jednak ważny, uważa, że jest partia. Proszę państwa, jest taka partia, powiedział Lenin dawno temu. W 1989 roku znowu jest taka partia. To jest partia, która będzie tworzyła przyszłość. I teraz postawmy sobie pytanie, co się nie udało. Dlaczego tej przyszłości się nie udało zaprezentować? I może inaczej. Nawet inaczej postawmy to pytanie. Nie dlaczego się nie udało, tylko jaka mogła być ta przyszłość i co sobie myślano w 88 i 89 roku na temat tego, jaka ta przyszłość będzie. To znaczy, jaka będzie Polska, jaka będzie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, co w ogóle będzie, bo wiadomo, że nie będzie tak, jak było do tej pory. I żeby się z tego cokolwiek mętnego, jak sądzę, zarysowania tego tematu, rynkowy leninizm i nieleninowska partia, Drużyna Jaruzelskiego i jej wizję przyszłości wytłumaczyć, powiem kilka słów na temat struktury swojego wystąpienia. Już przejdę do rzeczy, bo takie tematy meta można poruszać bardzo, bardzo długo. Proszę państwa, 5 elementów tego, co mam do powiedzenia. Po pierwsze, kilka słów o inspiracjach teoretycznych. Po drugie, o drużynie Jaruzelskiego, które jest dla mnie konceptem, nad którym pracuję, który próbuję sobie konceptualizować, który jest moim zdaniem istotny i ważny i dla mnie jest pewnym brakującym elementem w naszych rozważaniach nad polityczną, podkreślam, polityczno-obyczajowo, troszkę też mentalną, wyobrażeniową również historią polityczną lat 80. Rynkowy leninizm to jest, proszę państwa, bardzo wdzięczny koncept, który spróbuję rozwinąć. Nieleninowska partia jest znacznie prostsze do zrozumienia, bo czym jest partia leninowska, partia awangardy, partia, która stanowi awangardę, która de facto narzuca swoją, która jednocześnie stanowi awangardę klasy dominującej, klasy robotniczej oczywiście, a przecież z drugiej strony wiadomo, że de facto tej klasie robotniczej nie tyle ją reprezentuje, co narzuca jej wolę za pomocą centralizmu demokratycznego, no bo to jest przecież oś leninizmu w ogóle. Więc ta partia miała być nieleninowska. Ja postaram się państwa przekonać do tego, że tak sobie rzeczywiście wyobrażono. I w końcu, na koniec, czy rzeczywiście Tina, a więc there is no alternative oczywiście, a nie jakaś Bogu ducha winna Tina. Więc w moim przekonaniu była inna alternatywa. I teraz zastanówmy się, jaka. Do rzeczy zatem. Proszę państwa, inspiracje teoretyczne do takiego dziwnego podejścia do tego tematu. Po pierwsze, nie ukrywam, biorą się przede wszystkim z tego, że mam wrażenie, że to jest któraś kolejna konferencja na temat lat 80. Ciągle mówimy o tym samym. Pomówmy trochę o czymś innym. Więc zastanówmy się nad tym, że
Właściwie, kiedy mówimy o 89 roku, o latach 80., no to jest już tak, jak to wielokrotnie tutaj padało, każdy z nas powiedział, ja też mogę powtórzyć nawet z pełnym przekonaniem, no, że lata 80. to jest taka dekada gnicia, już właściwie się wszystko rozpada. Co musiało się rozpaść, prawda? To jest troszeczkę tak, jakbyśmy powtarzali ten sławetny fragment z rozmów kontrolowanych, prawda? Dlaczego? Czy stan wojenny musiał zostać wprowadzony? No pewnie musiał, skoro został. To jest to logicznie bardzo, bardzo słabe, bardzo słabo się to trzyma kupy. Odrzućmy zatem teleologiczny, prowadzący do pewnego z góry nakreślonego punktu marksowski model, bo nawet nie marksistowski, tylko marksowski przecież per se, model historiograficzny, ale nie tylko, odrzućmy również te kontrmarksowskie, czyli na przykład liberalne, a więc no, komunizm musiał się rozpaść, prawda? Pisali o tym Szacki, Król, wielu innych w Polsce i za granicą. Inspiracje teoretyczne, które mnie pchnęły do takiej pewnej, co tu dużo mówić, może nawet drobnej bezczelności w takim ujęciu tego tematu, to są książki Władimira Tismanianu, Johanny Bockman i Roberta Krasowskiego, każda z innej parafii. Tismanianu to książka Władimira Tismanianu o wizjach zbawienia, to jest de facto intelektualna historia postkomunistycznej Europy, w której Tismanianu walczy w moim przekonaniu z demonami, których nie ma, czyli ze strasznym nacjonalizmem, znaczy gdzie nie gdzie on był, gdzie indziej to Tismanianu sobie ten nacjonalizm wyobrażał. Dość powiedzieć, że on wskazywał na pewną ciągłość myślową pomiędzy elitami postkomunistycznymi, czy też właśnie komunistycznymi, a postkomunistycznymi, czy też tymi, które nastąpiły po komunistach, bo to przecież nie jest to samo, tak? Elity, które nastąpiły po komunizmie, a postkomunistyczne, czujemy tę semantyczną różnicę. Książka Johanny Bockman ma tak naprawdę bardzo wiele interesujących kontekstów. Mnie interesuje przede wszystkim ten jeden, o którym my bardzo często zapominamy w Polsce, że tak naprawdę, proszę Państwa, cały świat uważał, że model gospodarki centralnie sterowanej jest reformowalny. Cały świat w 87, 88, cały świat naukowy, dyskurs ekspercki absolutnie był przekonany, że to można zreformować. Tylko my dzisiaj bardzo często zupełnie o tym zapominamy i to nie jest dobre. No i w końcu Robert Krasowski, ten wybitny publicysta, który pisze jak nikt inny, też swoje rozważania na temat tego, dlaczego III RP poszła tą w tym kierunku, w którym poszła, zamyka, no bo takie były prądy globalne. Nie zadowala mnie takie postawienie sprawy. Punkt drugi tego, co chcę Państwu powiedzieć. Drużyna Jaruzelskiego jest dla mnie wdzięcznym, jak już powiedziałem wcześniej, jest wdzięcznym punktem do rozważań, ponieważ w ten sposób rozumiem przez to grupę najbliższych współpracowników Jaruzelskiego. To jest troszeczkę coś porównywalnego z zespołem Stalina, który Sheila Fitzpatrick opisała. Oczywiście Jaruzelski to nie Stalin, nie muszę tego, mam nadzieję, tłumaczyć. Natomiast drużyna Jaruzelskiego to jest najściślejszy krąg współpracowników generała i konceptualizując go bardzo krótko i pobieżnie, bo można byłoby tylko tym się zająć dobre 20 minut, to są z jednej strony to jest grupa ludzi, która wprowadzała stan wojenny. To jest być może, tak jakby Andrzej Paczkowski powiedział, grupa ludzi, którzy 5 grudnia 81 roku byli na posiedzeniu biura politycznego Komitetu Centralnego PZPR, albo też może ludzie, którzy wprowadzali czy przepychali kolanem, można powiedzieć, uchwały 10 plenum w 89 roku, to już są inni ludzie oczywiście. Gdybyśmy popatrzyli, to rdzeń będzie ten sam, oczywiście będzie sam Jaruzelski na specjalnych prawach, Kiszczak, Czyrek, Rakowski. Ja nie będę teraz wszystkich tych panów oczywiście głównie wymieniał, jest to męska, heteroseksualna, biała, żeby tak było poprawnie i może aż na to nie do końca serio. Nie w tym kierunku chciałbym, żeby szła awangardowość tego, czy jakaś taka być może nieco wydumana awangardowość tego myślenia. W każdym razie drużyna Jaruzelskiego to są ci ludzie, którzy decydują i dlatego moim zdaniem badanie ich jakichś mentalnych nastawień jest istotne, ponieważ to jest istotne z punktu widzenia historii politycznej, ponieważ to jest ważne, co oni sobie wyobrażają. Ponieważ potencjalnie mogłoby być, inna rzecz, że tak się nie stało, że oni nadal byliby elitą. Nadal byliby elitą, która kształtowałaby rzeczywistość. Proszę Państwa, trzeci punkt tego, co chcę powiedzieć, rynkowy leninizm. Kiedy wpiszecie dzisiaj w przeglądarkę Google'a albo spróbujecie poszukać w jakichś słownikach, tak strzelam, bo oczywiście zrobiłem to pierwsze, tego drugiego troszkę mniej, rynkowy leninizm będzie pojęciem, które będzie się kojarzył przede wszystkim z Chinami i z Wietnamem.
To jest, czyli to jest próba powiedzenia, najkrócej mówiąc, jest to system autorytarny, dawniej komunistyczny, być może totalitarny, na pewno w Chinach, w Wietnamie to tak nigdy do końca, gdzie udało się wprowadzić gospodarkę rynkową, wolnorynkową, no, oczywiście jest ta wolność jest tam mocno relatywna. To nie jest do końca tak. To znaczy, mogły być jeszcze inne oboczności tej drogi. Przede wszystkim tamten reżim autorytarny jest bardzo dyskusyjny, bo tak naprawdę, odwołam się choćby do książki Pawła Kowala, czy Polska była w latach 80. reżimem autorytarnym, czy totalitarnym, ta dyskusja nie jest błaha. Ja bym powiedział, że to był raczej reżim posttotalitarny, natomiast to nie znaczy, że to był reżim per se totalnie autorytarny. To znaczy, a partia i jej, co za tym idzie, jej liderzy mieli większe ambicje, aniżeli tylko autorytarne. Proszę Państwa, w kilku punktach jeszcze ważne elementy, które się składają na to, czym ten rynkowy leninizm, no, który byłby bardzo takim twórczym przekształceniem leninizmu, w jakiejś płaszczyźnie można by powiedzieć, że nawet tego leninizmu zaprzeczeniem. No to jest właściwie oksymoron, rynkowy leninizm. No, w leninizmie nie jest możliwy rynek, wolny rynek to już w ogóle. Według badań CBOS-u, które między 83 a 88, później to już w ogóle, ale charakterystyczne są lata 83-88, wśród Polaków, tych, podkreślam, badanych przez CBOS, można mieć szereg zarzutów do tych badań, o tym teraz nie będę mówił, bardzo wyraźnie wzrosło przekonanie, że gospodarka wolnorynkowa jest skuteczniejsza, lepsza, jest lepszym pomysłem dla Polski. Więc to jest to, co vox populi. Można, to jest moja pewna hipoteza, a nawet zaryzykowałbym, że teza, bo byłbym jej bronił, że to samo, być może nieco później, nie od 83 roku, może od 85, zaczęli sobie wyobrażać członkowie drużyny Jaruzelskiego. Istotniejsze jest może to, że członkowie drużyny Jaruzelskiego nie mogli abstrahować od pierestrojki. A pierestrojka, której Biblię specjalnie przyniosłem, ponieważ bardzo ją lubię, nie czytamy jej jako historycy, to jest bardzo źle. Książka napisana w Lewadii, podyktowana przez Gorbaczowa w 87 roku, bardzo ciekawa. No i nie taka bełkotliwa wcale, bo oczywiście nie sam Gorbaczow ją napisał. Przeczytamy tutaj o tym, czym pierestrojka miała być. A pierestrojka miała być tak naprawdę ostatnią rewolucją komunizmu, jak napisałem. I to jest, proszę Państwa, wyjątkowo interesujące, w którą stronę ta rewolucja miała nas, czy też bardziej elity komunistyczne poprowadzić. No właśnie, to nie jest do końca spójne. To jest troszkę tak, jak mój przedmówca, dr Kozłowski, mówił przed chwilą, tak jak nie było jasnej koncepcji tego, jak miała wyglądać ta polityka. To wszystko za szybko się działo. Tak w wypadku przemian ekonomicznych, tak w wypadku przemian ustrojowych, to też się wszystko za szybko działo. Leninizm w ogóle, już tylko odwołam się do tego, że on jest nieco czym innym w klasycznym ujęciu, nie wiem, interpretatorów Lenina, a czym innym według politologów Tismanianu i Jovita, co jest generalnie to drugie mi znacznie bliższe. O Johanie Bockmann już zdążyłem powiedzieć. Proszę Państwa, to są tylko cztery wyimki z dyskusji, które były prowadzone w latach 88-89 na, w jakimś sensie można powiedzieć, na zapleczu intelektualnym polskiego komunizmu. Przez zaplecze intelektualne, to jest bardzo nieprecyzyjne określenie. Powiedzmy, że w komisjach planujących reformę państwa, jeszcze przed okrągłym stołem, na posiedzeniach biura politycznego, ale również w referatach na plenach Komitetu Centralnego. Padają takie sformułowania. Albo socjalizm będzie lepiej zaspokajał potrzeby ludzi, albo przejdzie do historii jako system, który się nie sprawdził. To oczywiście powiedział Mieczysław Rakowski 17 stycznia 1989 roku. Co to pokazuje? To pokazuje, że ci ludzie działali pod presją, działali ze świadomością, że coś absolutnie muszą zmienić. Józef Oleksy w marcu 89 roku mówił, siły uderzeniowej partia nie posiada jeszcze wystarczająco dużo. Jeszcze, ale będzie posiadała, poradzi sobie, da radę. I oczywiście można to obśmiać, przestrzegam przed tym, to do niczego nas nie doprowadzi. To pokazuje, że ci ludzie wyobrażali sobie, że ta rewolucja jest faktycznie możliwa. To była w jakimś sensie budowa rynku, wolnego rynku, właśnie leninowskiego wolnego rynku, za pomocą klasycznej sowieckiej, bo to sowiecka tradycja szturmowszczyzny.
Czwarty punkt. Nieleninowska partia. Proszę Państwa, długo by można mówić o tym, czy była partia leninowska, ale zakładam, że jest to tak fundamentalny koncept dla historii komunizmu, że nie będę go rozwijał, zresztą już zdążyłem o nim wspomnieć. Przyjrzyjmy się pierwszemu z tych cytatów, tu już będą bardziej cytaty. Od 1988 roku toczyła się walka o charakter partii, oczywiście PZPR. Czym miała być? Zhierarchizowaną strukturą, zbudowaną według wzorów leninowskich, stalinowskich, czy też żywym organizmem politycznym, przystosowanym do pozyskiwania wyborców, do udziału w walce politycznej. Proszę Państwa, my tu mówimy, to jest Marian Orzechowski, jego wspomnienie z 91 roku akurat, ale to akurat jest bardzo wdzięczne i takie skondensowane. Podobne sformułowania można również znaleźć ze źródeł z epoki, czyli ściśle z roku 88-89. To pokazuje, że ta partia, nie jakaś amorficzna partia, tylko bardzo ważni reprezentanci tej partii. Marian Orzechowski był sekretarzem KC w tym momencie, kiedy to mówił, czy też w momencie, o którym mówił, bo kiedy już mówił, to był emerytem. To pokazuje, że ta partia przystosowywała się mentalnie do tego, żeby wchodzić w rywalizację wyborczą, oczywiście tak jak można było ją sobie wyobrazić. Józef Oleksy, to jest też wiosna 89 roku, mówi tak, że tak, na pytanie chyba zresztą Marka Tumanowicza w dzienniku telewizyjnym to akurat było, to też było bardzo wdzięczne, dlatego sobie pozwoliłem zacytować. Czy partia jest przygotowana do legalnego funkcjonowania opozycji? Myślę, że nie do końca, mówił zachrypniętym swoim głosem Oleksy, że wszystko to, co mówiono o wewnętrznych słabościach partii, będzie miało teraz nową siłę wyrazu. Więc była tam jakaś, proszę Państwa, racjonalność. Prawda? Była tam racjonalność, było tam przekonanie z jednej strony, że mamy funkcjonalne, strukturalne problemy, ale jesteśmy w stanie je przezwyciężyć i że bardzo ważne jest to, żeby tę partię dotychczasową PZPR, taka jaka ona była, przekształcić w inną partię, fundamentalnie ją przekształcić. Zobaczcie Państwo, fragment uchwały 10. Plenum KC PZPR, to jest ostatni poważny wysiłek intelektualny, no to z trudem mi nawet przychodzi przez gardło, może jest lekka przesada, ale jest to pewna próba wyjścia z sytuacji bez wyjścia z punktu widzenia PZPR. 10. Plenum KC, styczeń 89 roku i tam czytamy, że PZPR dąży we współdziałaniu z sojusznikami do ukształtowania w Polsce systemu społeczno-politycznego, którego podstawą jest państwo socjalistycznej demokracji parlamentarnej oraz tu moje ukochane sformułowanie oraz społeczeństwo obywatelskie. Proszę Państwa, więc robimy komunizm, ale liberalny, no poperowski by się chciało powiedzieć po prostu. To jest absolutny oksymoron. Tylko teraz wyobraźmy sobie to, jakkolwiek w tym momencie ja tylko zarysowałem, bo powoli będę się zbierał do podsumowania tego, co mam Państwu do powiedzenia, że ci ludzie, którzy myśleli o tym, jaka będzie przyszłość partii, jaka będzie przyszłość Polski, jaka będzie przyszłość bloku, zakładali parę aksjomatów, które się posypały w 89 roku, a tego nie wiedzieli nie tylko oni, ale tego nie wiedział również Gorbaczow. I to świetnie pokazał Tomasz Kozłowski chwilę temu. Proszę Państwa, jaka miała być ta przyszłość? Przede wszystkim możliwa. To znaczy nie jest tak, że nie było dla nas żadnej przyszłości. Dzisiaj przeczytacie Państwo w tych czy innych źródłach, mogę podać cytaty z głowy, że oni, to znaczy Ciosek, to znaczy Urban, to znaczy co tam chcecie, jaki to ważny inny jeszcze polityk, oni już wiedzieli, że sprawa jest przegrana. Nie, tego nikt nie zakładał. To jest ważne. Inaczej się idzie na ścianę, jeżeli się zakłada, że się przez tę ścianę przejdzie. Po drugie, ta przyszłość była jednak przewidywalna, bo ponieważ miała mieć pewne określone ramy, a funkcjonowanie Związku Sowieckiego, to jest punkt D, nie tylko funkcjonowanie, ale w ogóle to, jak będzie w Związku Sowieckim, było absolutnie fundamentalne. Wszystko, co się miało dziać w Polsce, miało być funkcją tego, co jest w Związku Sowieckim. To, że cała ta przyszłość, zmiana, może właściwie bardziej sposób dochodzenia do tej przyszłości, będzie oparty na szturmowszczyźnie, to jest, proszę Państwa, metoda rewolucji. Nie żadnej jakiejś łagodnej rewolucji, nie jakiejś przemiany albo transformacji. To miała być rewolucja. Rewolucja oczywiście ma też swoje ofiary, etc., etc. Nie mówię, że to jest dobrze domyślana koncepcja, nawet przeze mnie badawczo w tym momencie, to bez bicia mówię, ale również przez tych ludzi, którzy to proponowali. I ostatecznie, ostatni punkt, dla mnie bardzo ciekawy i zostawiam go do dyskusji w ogóle,
że w gruncie rzeczy, jak się weźmie całość tego korpusu rozmaitych wypowiedzi, oficjalnych, nieoficjalnych, lepsze oczywiście są te nieoficjalne, że tak naprawdę to, czego się zupełnie nie bierze pod uwagę, czy też niemal zupełnie się nie bierze pod uwagę, to jest konieczność zglobalizowania się. To jest na przykład to, co pisze Krasowski, o czym mówiłem, że mnie to bardzo dziwi. PZPR-owscy aparatczycy, drużyna Jaruzelskiego wyobrażała sobie, że jest możliwa w tej przyszłości, w tych latach 90. jakaś autarkia, to nie jest dobre słowo, ale zamknięcie, to znaczy jakiś rodzaj izolacji od świata zewnętrznego. No i to być może była jakaś taka największa rzecz, której się nie udało tym ludziom wziąć pod uwagę. Inna sprawa, i to jest moje ostatnie zdanie, że oczywiście dzisiaj powstają takie książki, jak książka Jamesa Marka, który nawiasem mówiąc tutaj chyba by mocno polemizował z doktorem Gralą na temat tego, jaki był wpływ instytucji międzynarodowych na Polskę w latach 80., ale to zostawimy sobie jeszcze do dyskusji. W każdym razie dzisiaj widzimy to. Dzisiaj to badacze, zwłaszcza na Zachodzie, zwłaszcza ci, którzy są w paradygmacie global history, widzą, że globalizacja szła do Polski przez całe lata 70., przez całe lata 80., ale tego nasi rządzący w 89 roku nie widzieli, drużyna Jaruzelskiego tego nie widziała i to jest być może najbardziej niewypowiedziany, najrzadziej wypowiedziany powód, dla którego ci ludzie musieli odejść. Liczę na owocną dyskusję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo panu doktorowi Michałowi Przeperskiemu i przechodzimy do ostatniego referatu dzisiejszej konferencji. Pan profesor Daniel Wicenty będzie mówił o społecznych wizjach przyszłości w przededniu transformacji. I tak przy okazji, panie profesorze, ja mam pytanie jedno. Czy ja dobrze pamiętam, że panowie rzeczywiście, bo ja sobie pozwoliłem na ten żart paręnaście minut temu, ale że panowie rzeczywiście tworzyliście pewien zespół, czy tworzycie pewien zespół, który pracuje nad jednym jakby zagadnieniem tematycznym, czy zespołem zagadnień takich połączonych, czy mógłbym uzyskać... Jesteśmy czysto nieformalnym zespołem w tym momencie. Aha. Poza tym mamy... Chyba bardzo różne charaktery. Ja się wilkiem nie czuję. Myślę, że Michał bardziej, myślę. Proszę Państwa, zacznę od pewnego cytatu, który poniekąd będzie odnosił się też do pewnych zastrzeżeń, czy też uwag, które przedmówca mój poczynił. Peter Drucker, klasyk zarządzania i ekonomii, pisze tak. Próba przewidywania przyszłości jest jak próba jazdy po wiejskiej drodze. W nocy, bez świateł i ze wzrokiem utkwionym w lusterku wstecznym. Chcę powtórzyć pewną myśl w gruncie rzeczy mojego przedmówcy w kontekście tego cytatu. Spora część opracowań dotyczących transformacji, zwłaszcza na gruncie historiografii, ma moim zdaniem tę słabość, że jest prezentystyczna. To znaczy zasadniczo nie jest to wprost uświadamiane przez badaczy. Prezentują oni właśnie taką wizję, że coś się stało, ponieważ musiało się stać, to co się stało, zatem musiało się stać. Takie błędne koło, proszę Państwa, myślenia o tym przełomie roku 89. Druga rzecz, która wydaje mi się pewną słabością, od której będę starał się jakoś abstrahować, to są pewne uproszczone wizje dotyczące społeczeństwa tego okresu końca lat 80. Można je do dwóch takich uproszczeniu sprowadzić. Z jednej strony to jest przeświadczenie, że społeczeństwo zasadniczo było bierne i przyglądało się tylko zmianom politycznym. Ono po części może wyrastać z takiego rozczarowania niektórych przynajmniej środowisk, zwłaszcza środowisk intelektualistów, niektórych środowisk inteligenckich, że społeczeństwo okazało się za mało obywatelskie. Potem ten nurt w socjologii, czy też to rozczarowanie będzie zresztą podstawą dla badania społeczeństwa lat 90. Drugie takie modelowe przedstawianie społeczeństwa, od którego także będę starał się abstrahować, to jest przeświadczenie, że to wysiłkiem społeczeństwa zrzucono komunizm. To znaczy, że społeczeństwo okazało się tutaj sprawcze i podmiotowe.
zrzuciło z siebie komunizm, albo przynajmniej w takiej bardziej umiarkowanej wersji, że część przynajmniej społeczeństwa taką aktywną postawę wykazała. Proszę Państwa, źródła, na których będę chciał Państwu ten mój wywód oprzeć, są dalece niedoskonałe. One są w gruncie rzeczy źródłami pośrednimi. Będą to przede wszystkim badania CBOS-u, OBOP-u, względnie badania socjologów. Przy czym zakładam, czy założyłem, że chodziło mi wyłącznie o te, które mogły być przeprowadzane w warunkach niewiedzy co do tego, co się wydarzyło w roku 89. Co do innych źródeł, myślę, że tutaj jeszcze słowo o nich powiem, sygnalnie będę jeszcze do nich nawiązywał. Więc najpierw, proszę Państwa, kilka ważnych cech, jak sądzę, tego ogólnie rozumianego społeczeństwa, jakie się wyłaniają z tych badań. Wyszedłem od w pewnym sensie, proszę Państwa, kontekstu procesów politycznych. Na końcu będę chciał do nich także jeszcze wrócić. Proszę Państwa, badania CBOS i OBOP ważne są, jak sądzę, nie tylko jako źródło do jakichś analiz na temat zachowań społecznych czy społeczeństwa, ale także i z tego względu, że niewątpliwie były one wykorzystywane i brane na poważnie, czy to przez decydentów, czy to przez analityków rządowych. Natomiast myśląc o badaniach socjologów, mam na myśli między innymi zespół Władysława Adamskiego, badania Elżbiety Jacka-Tarkowskich, Barbary Szackiej, Anny Gizy-Poleszczuk. To nie jest wyczerpujący katalog socjologów, którzy się zajmowali społeczeństwem w latach 80. niejako na bieżąco. To były przede wszystkim badania dotyczące relacji społecznych, postaw, nastrojów różnego rodzaju. Więc proszę Państwa, najpierw kwestie tych nastrojów najbardziej ogólnych. Badania między grudniem 85 a listopadem 87. Ta czarna linia, przepraszam, czerwona linia, proszę Państwa, która strzela w górę, im bliżej jesteśmy prawej strony tego wykresu, to są przekonania, że sytuacja gospodarcza pogorszy się. I w zasadzie im bliżej tego przełomu końca lat 80. ta linia pikuje coraz bardziej w górę. Przekonania dotyczące o tym, tego, że ta sytuacja może się poprawić, są niemal lustrzanym odbiciem. One spadają. Jeśli chodzi o sytuację polityczną i jej szacowane perspektywy, nie jest ona tak oczywista jak w przypadku perspektywy poprawy sytuacji bądź pogorszenia gospodarczej. Myślę, że dlatego, że oczekiwania co do polityki pod koniec lat 80. były już bardzo, bardzo niewielkie. Niemniej jednak zwrócę uwagę, że u progu roku 88 głosy mówiące o poprawie i pogorszeniu są w zasadzie na tym samym poziomie. Proszę Państwa, w pewnym momencie oficjalnie są zapowiedziane rozmowy Okrągłego Stołu. One są pod pewnymi względami czynnikiem zmieniającym nastroje, dlatego że jest to jakiś zauważalny element, wokół którego może się zaczepić jakakolwiek nadzieja. Ta nadzieja zresztą, proszę Państwa, ma bardzo chimeryczną postać, bo Państwo widzą tutaj te dwa badania między wrześniem a listopadem, pokazują mocno odmienne sytuacje co do optymizmu względem spodziewanych rozmów Okrągłego Stołu. Między innymi to jest warunkowane aktualną sytuacją polityczną i także zmiennym nastawieniem samych władz co do tego, czy warto te rozmowy przyspieszać, czy też je z różnych względów opóźniać. Podobne badania, proszę Państwa, z grudnia 88 roku pokazujące tę sytuację między wrześniem a listopadem. Czy istnieją szanse? Jeszcze we wrześniu 41% ostrożnie ocenia, że raczej istnieją. W listopadzie już zaledwie 12% osób jest o tym przekonanych. W zasadzie odwrócenie sytuacji w odniesieniu do tego względnego pesymizmu. Proszę Państwa, jakie są obszary aktywności społecznej? Badania Edmunda Wnuka Lipińskiego bardzo zgrabnie pokazują, że ludzie tracą zainteresowanie obszarem polityki.
jeszcze w 1981 roku, i niewątpliwie to jest efekt pierwszej Solidarności, niemal połowa ludzi jest przekonana, że wśród spraw do załatwienia są te, które dotyczą sytuacji politycznej. To znaczy społeczeństwo jest wyraźnie polityczne, można powiedzieć. To zainteresowanie na przestrzeni lat 80. spada do poziomu dosyć mikrego. Pozostałe aspekty akurat w tym badaniu pozostają na względnie stałym poziomie. To są sfery szeroko rozumiane prywatno-socjalne. Ważnym uzupełnieniem, proszę Państwa, tego są badania znowu z grudnia 1988 roku CBOS-owskie, wskazujące na formy aktywności własnej oraz innych. Wyróżniłem, proszę Państwa, tym czerwonym kolorem te najczęściej wskazywane. Więc gdybyśmy mieli te 5, zdaje się, tutaj najczęściej wskazanych wymienić w porządku od najczęściej do rzadziej wskazanych. Proszę Państwa, życie rodzinne, następnie praca, zdobywanie pieniędzy, ochrona zdrowia, do tego wątku jeszcze wrócę, oraz przetrwanie. Proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest w ogóle dość dramatyczne. Jedna trzecia, ponad jedna czwarta w każdym razie ludzi uznaje, że wśród najważniejszych aktywności podejmowanych codziennie jest przetrwanie. Przetrwanie po prostu. Z kolei te aktywności, co do których moglibyśmy spodziewać się, że to właśnie tam będą jakiekolwiek prognozy, wizje przyszłości, dyskusje się odbywały, w zasadzie są reprezentowane bardzo słabo. Myślę tutaj o życiu kulturalnym, działaniach społecznych i politykowaniu szeroko rozumianym. Proszę Państwa, historycy zgadzają się, że dekada lat 80. im bliżej końca jest dekadą stopniowej delegitymizacji systemu przez społeczeństwo. Tutaj jeszcze dorzucę kilka innych, mniej oczywistych wskaźników takiej delegitymizacji, które bądź to z badań pochodzą, bądź z różnych innych źródeł. Proszę Państwa, najpierw dość oczywista kwestia migracji. Ten akurat wykres nie jest jeszcze aż tak bardzo dojmujący. To są, proszę Państwa, legalne migracje na pobyt stały, wyłącznie do krajów kapitalistycznych. Rok 88 to jest poziom roku 81, dziwo. Najwyższy w tej dekadzie lat 80. Natomiast ten wykres jest dużo bardziej, jak sądzę, wymowny. Ludzie delegitymizują ten system, czy gdyż odrzucają go po prostu nogami, brzydko mówiąc, wyjeżdżają z kraju. Są zresztą analizy wskazujące, że ci, którzy wyjeżdżają, to w dużej mierze ludzi dobrze wykształceni i względnie młodzi. Z punktu widzenia czegokolwiek, co miałoby się w przyszłości dla Polski ewentualnie dobrego wydarzyć, ci ludzie są bezcenni i ich nie ma. Mniej więcej jest to milion w ten sposób migrujących, proszę Państwa, przez całą dekadę lat 80. Proszę Państwa, jeszcze inny, mniej oczywisty wskaźnik delegitymizacji. Proszę Państwa, to są wykresy pokazujące czarnorynkowy kurs kupna i sprzedaży dolara w latach 82-85, to jest ten pierwszy wykres, 86-89. Rok 88 znów wydaje się tutaj znamienny, ja go pozwoliłem sobie zaznaczyć na czerwono. Otóż, proszę Państwa, między styczniem a grudniem 88 roku dolar czarnorynkowy mniej więcej trzykrotnie drożeje o 300%, tak trzeba było to powiedzieć. Żeby taki wzrost, proszę Państwa, nastąpił, potrzeba do tego całej poprzedniej dekady, to znaczy między początkiem stanu wojennego a końcem 87 roku także obserwujemy trzykrotny wzrost czarnorynkowej ceny kupna i sprzedaży dolara. Myślę, że można traktować szeroko rozumianą sferę szarej strefy gospodarki, czy też jej rozmiary i skalę, jako dość nieoczywisty schemat, czy wskaźnik, przepraszam, społecznej delegitymizacji. Kolejny element. Proszę Państwa, społeczeństwo lat 80. jest, kolokwialnie rzecz ujmując, w kiepskiej sytuacji psychicznej i w kiepskiej sytuacji zdrowotnej. Najpierw badania, proszę Państwa, CBOS-owskie, pokazujące takie dwa aspekty. Z jednej strony
odsetek, którzy pozytywnie ustosunkowują się do takich określeń jak odprężenie, zadowolenie, wiara, że będzie lepiej. W lutym 1988 roku to jest zaledwie 3%. Niespełna dwa lata wcześniej to jest prawie 1/4. Z drugiej strony rezygnacja, pogodzenie się z losem, lęk, obawa, niepewność skacze do poziomu ponad 90%, także w owym lutym 1988 roku. Inny, proszę Państwa, przykład wskazujące inne badania CBOS-owskie wskazujące na tę kondycję psychiczną. Odsetek Polaków deklarujących w 1989 roku często lub bardzo często doznawanie takich uczuć jak trzy najczęściej wybierane, pogrubione przeze mnie: zdenerwowanie, rozdrażnienie, zniechęcenie, znużenie oraz wściekłość. Przecież, proszę Państwa, ta wściekłość, czasami też się mówi o agresji polskiego społeczeństwa w końcu lat 80., nie ma charakteru transformacyjnego, to znaczy ona inny ujście znajduje. Myślę, że jeszcze do tego aspektu tutaj wrócę. To znaczy ta wściekłość wydaje się nie mieć potencjału politycznego raczej. Jeśli chodzi o kwestie samobójstw, lata 80. nie są tutaj wyraźne pod tym kątem. Proszę Państwa, na początku lat 90. poziom czy odsetek samobójstw jest mniej więcej taki jak w połowie lat 80. i w roku 80. Ten wskaźnik wystrzeli dopiero w latach 90. Natomiast ciekawy element dla tego akurat aspektu, czyli życia już nie tyle psychicznego, co zdrowotnego, przynoszą, proszę Państwa, ustalenia demografów. Ja pozwolę sobie odwołać do dwóch artykułów demografów zajmujących się latami 80. W jednym z nich czytamy: w latach 78-88 nastąpił wzrost o 39,4 wskaźnika inwalidztwa. Liczba inwalidów na 1000 ludności wzrosła z 71 do 99. W sposób najbardziej syntetyczny zjawisko pogorszenia się kondycji zdrowotnej obrazuje przeciętna oczekiwana liczba lat dalszego trwania życia. Otóż, mówiąc najogólniej, w 1989 roku przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku 15, 30, 45 i 60 lat cofnęło się do najgorszego okresu sprzed około 35 lat, to jest do połowy lat 50. Piotr Szukalski z kolei w swoim artykule dotyczącym sieroctwa mówi o tym, że w latach 70. i 80. zwłaszcza widać gwałtowny wzrost umieralności mężczyzn w sile wieku. Co ciekawe, akurat dotyczy to mężczyzn, nie kobiet. Nie potrafię tego akurat wyjaśnić, ale być może ważne tutaj rozróżnienie. Proszę Państwa, co socjolodzy mówią na poziomie pewnych ogólnych tez, pojęć i koncepcji o tym społeczeństwie końca lat 80. Edmund Wnuk-Lipiński posługuje się dosyć poręcznym, ale chyba nigdy szerzej nie rozbudowanym koncepcją nieprzyjaznego społeczeństwa. Myślę, że w pewnym sensie do tego właśnie pije, proszę Państwa, to analiza dość szczegółowa i ciekawa Elżbiety Jacka Tarkowskiej, kiedy mówią oni o stanie dezintegracji społecznej. I takie kilka aspektów, które oni tu widzą, to jest wyraźny podział na swój i obcy w życiu społecznym, dominacja więzi nieformalnych, orientacja prezentystyczna w kontekście naszego tematu, czyli wizji przyszłości. To jest bardzo istotne, dlatego że oni zwracają uwagę na bardzo wyraźnej koncentracji na teraźniejszości, przy czym towarzyszy temu także niechęć lub też niemożność myślenia i działania w kategoriach odległych celów, krótkiej perspektywy przyszłości oraz priorytecie doraźności. Mówią także oni o całym kompleksie czynników dezintegrujących społeczeństwo. Chodzi o wrogie konkurowanie, agresywność i nieufność. Z kolei seria Polacy, proszę Państwa, mówi o tym, że społeczeństwo raczej nie jest antysystemowe w sensie opozycyjności czy też oporu społecznego. Pragnie ono poprawy gospodarczej i materialnej. Jest raczej dość ambiwalentne, to znaczy nie wpisujące się wyraźnie ani w model demokratyczny, ani w model autorytarny.
ma te nastroje delegitymizacyjne, o których już mówiłem tutaj, i te wizje ładu społeczno-gospodarczego są dość niejednoznaczne, pożądanego ładu społeczno-gospodarczego. Gdybyśmy mieli, proszę Państwa, tutaj puentować, w gruncie rzeczy na podstawie tego rodzaju źródeł możemy powiedzieć, że te wizje i marzenia, i tęsknoty polskiego społeczeństwa w gruncie rzeczy pozostają dla nas pewną niewiadomą. Wydaje mi się, że istnieje bardzo niewiele źródeł, które w sposób pierwszorzędny, źródeł o charakterze takich dokumentów osobistych, mam tu na myśli dzienniki, być może prywatne listy, być może inne tego rodzaju podobne źródła, potrafiłyby nam nieco więcej tutaj wskazać. Z mojego bardzo skromnego oglądu tego rodzaju źródeł nie wynika tutaj, proszę Państwa, nic przełomowego względem tego, co powiedziałem do tej pory. To znaczy, w zasadzie źródła takie także mówią o tym, że to społeczeństwo jest, można powiedzieć, zanurzone w codzienności, która jest po prostu bardzo trudna. Społeczeństwo oczekuje jakiejkolwiek zmiany, przede wszystkim w sferze gospodarczej, materialnej i socjalnej. Kształt przyszłego pożądanego ustroju w kontekście politycznym, powiedziałem, akceptacja dla pewnych form demokratyzacji i pluralizacji życia społecznego jest raczej widoczna z jednej strony, ale także widać pewne wyraźne cechy autorytarne, to znaczy w kontekście tego nadrzędnego celu czy też życzeń poprawy sytuacji gospodarczej skuteczność rządów będzie pewnie przedłożona, czy jest przedkładana, czy była przedkładana nad formę sprawowania tychże rządów. Raczej, proszę Państwa, chodziło o pewne poprawianie systemu socjalistycznego, a poparcie dla rozwiązań liberalnych w kontekście gospodarki miało mocno uwarunkowany czy warunkowany charakter i ograniczony, to znaczy zasadniczo nie było tam wielkiej miłości wobec akceptacji wyraźnych nierówności społecznych, ani akceptacji dla bezrobocia, także umiarkowane poparcie idei prywatyzacji majątku państwowego. Proszę Państwa, to jest społeczeństwo, które jest skupione na codzienności, a w zasadzie można powiedzieć, że to codzienność pochłania społeczeństwo, to jest kwestia walczenia o najbardziej podstawowe sprawy dotyczące zaopatrzenia lodówki, kolokwialnie rzecz biorąc, ale także załatwiania najbardziej prozaicznych spraw, które urastają do rangi no, niemalże dramatów życia codziennego. Niesprawna administracja mieszkaniowa, komunikacja i tak dalej. Jest to społeczeństwo zasadniczo bardzo nieufne wobec władz, i także wobec siebie nawzajem. Myślę, że gdyby chcieć zamknąć to w jakiejś poręcznej formule, to raczej byłby to ten amoralny familizm. Proszę Państwa, to jest termin, który dawno temu wprowadził brytyjski socjolog Edward Banfield, badający południe Włoch. Ono jest pożyczone między innymi przez Elżbietę Jacka Tarkowskiego. Chodzi o to przekonanie, że identyfikujemy się wyłącznie z najbliższym otoczeniem, przede wszystkim otoczeniem rodzinnym. W pewnym sensie jest to także potwierdzenie hipotezy próżni socjologicznej Stefana Nowaka. Są niewątpliwie pewne elementy solidarności społecznej, ale raczej powiedzielibyśmy o tym modelu amoralnego familizmu. Proszę Państwa, społeczeństwo to jest raczej ideowe i pragmatyczne. I to, z czym ono ma się mierzyć w kontekście takiego życiowego, codziennego pragmatyzmu, moim zdaniem w znacznie większym stopniu może o tym świadczyć, proszę Państwa, poszukiwanie na siłę być może pewnych prób zaangażowania politycznego niż na przykład sceny z otwarcia domu towarowego Klimczok, proszę Państwa, w Bielsku Białej. Jest doskonały krótki materiał z dziennika telewizyjnego, kilkuminutowy, można, proszę Państwa, ten paruminutowy materiał obejrzeć. To jest walka o cokolwiek, co się w tym nowo otwartym domu towarowym może pojawić. Jest ono niepolityczne i nierewolucyjne, to znaczy ta agresja i wściekłość, o której wcześniej tutaj mówiłem, proszę Państwa,
ma charakter buntu nietransformacyjnego. Wydaje mi się, że kiedyś czegoś takiego określenia użyła Jadwiga Staniszkis. To znaczy ludzie złorzeczą, ludzie przeklinają, ludzie na głos w miejscach publicznych wyrażają swoje niezadowolenie, które czasami jest także personalnie adresowane, ale dzieje się to na przykład w kolejce. Kolejka w przewrotny sposób, proszę Państwa, sprawia, że ten bunt właśnie ma ten charakter nietransformacyjny. Zostawiam na boku, proszę Państwa, społeczne enklawy radykalizmu społecznego i aktywności przedsiębiorczej. I wracając do tej sfery działań politycznych. Proszę Państwa, wydaje mi się, że dobrym naprowadzeniem na przynajmniej pewne pytania i hipotezy jest dość dawno napisany artykuł, proszę Państwa, Piotra Marciniaka, Spiralny ruch ku demokracji, presja społeczna, upadek systemu komunistycznego w Polsce. Pozwoliłem sobie wyciągnąć dwa fragmenty. Społeczeństwo nie było jedynie niemym świadkiem wydarzeń, lecz jego, myślę, że niedocenianym, aktywnym współtwórcą. Nawet relatywnie słabe przejawy społecznego oporu czy buntu zyskiwały nieproporcjonalne duże znaczenie polityczne ze względu na występującą w obu elitach, w sensie elita władzy i elita opozycyjna, pamięć potencjalnie ogromnych możliwości oddolnej budowy alternatywnych struktur dyspozycji politycznej. Okrągły stół został zwołany w chwili, kiedy krytycyzm społeczny wobec ekipy stanu wojennego dopiero zbliżał się do punktu kulminacyjnego. Ostatniego słowa z pewnością nie powiedziało jeszcze młode pokolenie opozycji. Nieprawdziwa zatem jest teza, że okrągły stół był porozumieniem słabnącej władzy i słabej opozycji. W istocie był on porozumieniem słabnącej władzy i rosnącej w siłę opozycji. W tym też sensie miał alternatywę. Narastanie protestów społecznych i dekonstrukcję systemu w efekcie oddolnej presji czy wręcz buntu społecznego. Jednakże podpisane w kwietniu 1989 porozumienie sprawiło, że systematyczne odwracanie się ludzi od nieefektywnego ustroju nie znalazło ujścia w masowych protestach, ale w zupełnie oczywistym zwycięstwie wyborczym. Więc na koniec, proszę Państwa, kilka pytań i uwag. Wydaje mi się, że myśląc o tej sferze społecznej nie tylko w kontekście tego wyjściowego problemu wizji przyszłości, które no, wydają się cokolwiek mgliste w tym momencie, trzeba przyznać jakąś autonomię, myśląc o końcówce lat 80. Z drugiej strony od razu chciałoby się zapytać tak, że proszę Państwa, kiedy transformacja przez tą względnie autonomiczną sferę społeczną czy przez społeczeństwo została dostrzeżona. Ja pamiętam takie uwagi socjologów mówiące o tym, że w gruncie rzeczy to tak na dobre społeczeństwo zauważyło transformację wtedy, kiedy zaczęła się prywatyzacja, zwłaszcza w tym najbardziej kosztownym społecznie aspekcie. Czyli w gruncie rzeczy kilka lat po roku 89. Niezadowalające są, proszę Państwa, jak sądzę do tej pory, analizy tego, co się wydarzyło w czerwcu 89 roku pod kątem pytania, jak zinterpretować to zachowania masowe społeczne, a zwłaszcza frekwencje. Czy 60% to jest dużo, czy to jest mało, proszę Państwa, czy to jest jednoznaczne odrzucenie, czy też może takie kolejna cecha polskiego społeczeństwa, co do którego mamy pewną trudność w interpretacji. Mamy także, wydaje mi się, proszę Państwa, paradoks. Władze komunistyczne prowadzą przez kilka dekad politykę dezintegracji, a u progu decyzji politycznej, że przystępujemy do rozmów okrągłego stołu, zdają się tej dezintegracji nie zauważać same. Pomimo tego, że mają wszystkie dostępne ku temu informacje płynące i ze Służby Bezpieczeństwa, ale także przecież ze strony CBOS-u i OBOP-u, wskazujące na to, że społeczeństwo nie jest jeszcze w stanie żadnego rewolucyjnego wrzenia. Więc to jest dość zastanawiająca i na pierwszy rzut oka paradoksalna sytuacja. Z drugiej strony, proszę Państwa, to są także nadzieje i obawy środowiska wokół Lecha Wałęsy w kontekście tych dwóch fal strajkowych 1988 roku. I tutaj możemy zapytać, czy gdyby te fale, czy skala tych wystąpień społecznych, robotniczych byłaby znacznie większa, czy to byłoby funkcjonalne, czy dysfunkcjonalne dla formowania się bardzo wyraźnego przywództwa już w roku 1988 Lecha Wałęsy. Czy on musiałby się liczyć z jakimiś konkurentami, proszę Państwa? Czy to byłoby w zasadzie swego rodzaju
jedynowładztwo widziane z perspektywy społecznej. Oczywiście to jest także kwestia pytania o potencjał tego buntu, czy też o przeszacowanie potencjału tego buntu i z jednej i z drugiej strony. Tutaj wskazywałem już na te wątki dotyczące buntu nietransformacyjnego, a jednocześnie zauważamy jeszcze jedną rzecz. Pomimo tego, że jak się wydaje, przynajmniej jedna strona tego porozumienia, myślę tutaj o władzy komunistycznej, przyjęła fałszywe bądź dość zadziwiające, zastanawiające przesłanki dotyczące tego, jak zachowa się społeczeństwo, miały to po prostu realne konsekwencje polityczne w postaci tego bardzo często rozumianego jako bezalternatywne porozumienia roku 89. I ja tutaj dziękuję za wystąpienie. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Proszę państwa, przechodzimy do dyskusji. Mam nadzieję, że... Czy w ogóle są potencjalni dyskutanci? Jest pan profesor? Dobrze, o fajnie, jest parę osób. To wobec tego skorzystam z mojej przewagi i jako pierwszy zadam pytanie. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić krótko. To będzie pytanie do pana doktora Przeperskiego i przyznaję, że ono jest takie czysto intuicyjne. Nie do końca wiem, czy w ogóle zdołam to zwerbalizować, ale może. Bo oto słyszeliśmy, w ogóle to jest taki temat bardzo trudno uchwytny, prawda? Bardziej dotyczący właśnie wyobrażeń i koncepcji przyszłości niż odnoszenia się do realiów, tym czym historyk polityczny zajmuje się na co dzień. Ale usłyszałem coś takiego, że zarówno w jakiejś jednej czy dwóch wypowiedziach Józefa Oleksego, jak i chyba, nie pamiętam po prostu dokładnie, ale zdaje się w zapisach 10 zjazdu pojawiały się takie myśli, jakby przekonania, że partia jeszcze nie jest silna, tak? Dobrze zapamiętałem te słowa, że jakby te niedomagania są czasowe, ale będzie lepiej, że w takim oficjalnym języku. Ja mam po prostu bardzo podstawowe pytanie, czy jak pan, panie doktorze, to ocenia, bo dla mnie to jest w naturalny sposób. Komuniści używają takiego zaklętego języka, są jeszcze wciąż w takiej zaklętej mentalności, po prostu tak jakby byli odmieni przeszłością, bo jakby sytuacja się zmienia, oni nie znają jeszcze jednego języka. Poza tym można to robić z czystego takiego koniunkturalizmu. No, to są jakieś rozmowy i zapisy czysto oficjalne. Ponieważ sytuacja jest płynna, to mówią to, co należałoby mówić oficjalnie, ale czy oni realnie rzeczywiście, czy nie było bardziej tak, że nomenklatura od połowy lat 80. Zamiast wierzyć w powodzenie czy przekształcenie się partii w jakąś rzeczywiście dobrze funkcjonującą machinę polityczną, raczej nastawia się na indywidualną czujność, że tak to nazwę, indywidualną obserwację i po prostu jeżeli będzie trzeba, to zrobimy jakiś bigosowy socjalizm 2.0, jeżeli będzie można, to zrobimy demokrację, ale czy naprawdę ktoś tam jeszcze chciał walczyć o PZPR? Na jakiej podstawie w ogóle możemy to twierdzić poza właśnie tego typu wypowiedziami, które moim zdaniem są trochę taką nowomową, pustosłowiem? Nie jest to może bardzo dobrze sprecyzowane pytanie, ale postanowiłem je poruszyć. Dobrze, oddaję teraz państwu głos. Jeżeli można prosić, to tu zapraszam, bo po prostu nasza konferencja jest filmowana, więc nie, proszę. Rozumiem, że ktoś jeszcze będzie pytał, tak? Czy... Myślę, że kolejny, proszę bardzo. Skorzystam z okazji, że mam możliwość przyjazdu i, prawda, i zadać pytanie. Do doktora Daniela Wincentego chciałbym zadać pytanie. Mówiłeś bardzo ciekawy temat. Wielokrotnie wykorzystywałem te badania właśnie socjologiczne.
Zatem mam takie właśnie pytanie, ciekawe. Po części zawierające pewną odpowiedź. Czy nie sądzisz, że właśnie tym się różni ta rewolucja społeczna roku 80 z tym, co się działo w roku 89? Rewolucja roku 80, rewolucja mas, prawda, robotników, pracowników, generalnie szerokich mas społeczeństwa, które uważało, że jest podstawą tego systemu socjalistycznego, była upodmiotowiona przez władzę komunistyczną, która cały czas mówiła, że to jest wszystko dla robotników czynione, prawda, i że jesteśmy 10. potęgą gospodarczą świata, choć nigdy nią nie byliśmy, i że będziemy bogaci i będziemy mieć bardzo wysoki standard życia, a to się jakoś nie dawało potwierdzić w rzeczywistości, więc oni ruszyli w 80 roku, czując się oszukani. A w 89 mieliśmy do czynienia z rewolucją w pewnym sensie wąskich elit, które skorzystały z tego, że pojawiła się okazja, udało się wygrać wybory czerwcowe. Wszyscy byli zaskoczeni tym wynikiem, prawda? Że Solidarność dostała tak wysokie poparcie i nagle okazuje się, że mamy bardzo dużo osób w Sejmie, relatywnie dużo w Senacie. Można byłoby zrobić okazję i nagle pokazują się elity, wąskie elity. Mówię tutaj o Szkole Gdańskich Liberałów, Szkole Warszawskich Liberałów i też parę osób z krakowskich liberałów, i oni postanowili nagle przepchnąć koncept, który de facto, co mówią te badania socjologiczne, w ogóle nie był brany pod uwagę społecznie, czyli transformację ku otwartej, wolnorynkowej gospodarce i społeczeństwu, które będzie z taką gospodarką pogodzone. Właśnie co ty o tym sądzisz w ogóle? Nic nie było przesądzone, tak jak powiedział Michał, tak naprawdę mieliśmy bardzo otwarte karty w tamtym roku. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce oczywiście zadać jakieś pytanie do poprzednich części, to też jak najbardziej, bo to nie tylko dotyczy tej części. Proszę bardzo, pan profesor Krzysztof Tark. Jeśli można, to właśnie do poprzedniej sesji miałbym może nie tyle takie pytanie, co jeszcze chyba jest, widzę, profesor Habielski, takie uzupełnienie czy pewną dygresję. Rzeczywiście jest problem, to co mówiłeś, z rekonstrukcją poglądów Giedroycia, paradoksalnie, jeśli chodzi o jego stosunek, ocenę stanu wojennego, czy później Okrągłego Stołu, te takie dwa najważniejsze, powiedzmy, wydarzenia dekady przywołane przez ciebie. Ale tu bym uzupełnił, no właśnie, jeśli chodzi o to pierwsze wydarzenie, to zabrakło mi w wystąpieniu ważnego, ciekawego źródła, rozmów, jakie Barbara Toruńczyk, gdzieś tam ze środowiska komandosów, wcześniej się wywodząca, niebawem wydająca w Paryżu zeszyty literackie od 82 roku. W końcu 81 roku taki cykl rozmów z Giedroyciem prowadziła, z Zofią Herz też. No i to o tyle ważne źródło, że no właśnie z pierwszej ręki i źródło tak na bieżąco, jeśli bieżące źródło, tak? Nie ex post, nie po latach, czy po jakimś tam okresie czasu. I tu Giedroyć się prezentuje no jako taki skrajny radykał antykomunistyczny. Tak? On tam, te rozmowy z Barbarą Toruńczyk, one jeszcze może powiem, były nagrywane na taśmie i opublikowane zostały no wiele, wiele lat później, ćwierć wieku później, w 2006 roku, kiedy już Giedroyć nie żył. Ale no właśnie, jako taki skrajny nawet radykał antykomunistyczny, co byłoby gdzieś tam odejściem od tej idei ewolucjonizmu, tego tandemu Giedroyć-Mieroszewski z drugiej połowy lat 50., 60., czy jeszcze początku lat 70. No bo Giedroyć tam, on nie mówi tego wprost, co prawda, tak? Ale takie tu gadu-gadu z tą Toruńczyk bliską mu, więc chyba się jakoś tam otworzył. No właściwie gdzieś tam chyba to za Piłsudskim mówi, że niepodległości nie można mieć za darmo, że niepodległość nie może kosztować dwie czy trzy krople krwi. I no właściwie sugeruje taką czynną postawę Solidarności, czy szerzej rozumianej opozycji, czynne przeciwstawienie się ekipie Jaruzelskiego. Tak? Więc w tym sensie byłoby to zakwestionowanie, odejście od tego wcześniejszego ewolucjonizmu. No można by się zastanowić, czy to, bo to było tak bardzo na bieżąco, czy to nastrój chwili, czy to emocje. Wszyscy mówią, że Giedroyć bez emocji, a być może tu emocje zagrały.
No bo rzeczywiście, jeśli sięgnąć na łamy kultury, to aż w publikowanych tam artykułach, tak nie Giedroycia, ale innych autorów, Najdera i innych też osób, aż takiego skrajnego radykalizmu antykomunistycznego nie widać. Więc pytanie, czy tu jakoś Giedroyć się kamuflował trochę, czy pewną maskę przybrał, czy to jest kwestia jakiejś jednak dokonującej się ewolucji, czy też tych, jak mówiłem, emocji, czy odruchu chwili, jeśli chodzi o stan wojenny. Jeśli chodzi o okrągły stół, już tak zamykając, to rzeczywiście tu też nie mamy jakby wypowiedzi samego Giedroycia, takich bezpośrednich, ale można by domniemywać, no, że jeśli oddał łamy kultury kontestatorom jednak, bo to nie tylko Wyszkowski, ale Czesław Bielecki, jeszcze inne osoby, tak, kontestatorom okrągłego stołu, no to można by się domyślać co najmniej krytycznego, jeśli nie negatywnego stosunku, tym bardziej, że te wypowiedzi kontestatorów jakby nie zostały zrównoważone, powiedziałbym, wypowiedziami admiratorów czy zwolenników okrągłego stołu. No i jeszcze tu pytanie o kolejną woltę czy niewoltę Giedroycia. Kilka lat później po okrągłym stole, tak, przyjeżdża prezydent już Kwaśniewski, przyjmowany jest w Maison Lafitte. Kilka lat później na łamach zeszytów historycznych artykuł generała Jaruzelskiego o stanie wojennym. Więc pytanie, czy to nie była tylko kurtuazja ze strony Giedroycia. To jednak sądzę, że coś więcej poszło, no bo w końcu na tym tle rozeszły się jego, czy drogi Giedroycia i Herlinga Grudzińskiego. Tak? Więc tu Herlinga Grudzińskiego, pierwszego redaktora kultury, współtwórcy, tak? Więc tu było coś jednak więcej na rzeczy niż tylko taka, powiedziałbym, kurtuazja, no, wobec prezydenta państwa ze strony Giedroycia. To takie, jak mówię, nie tyle pytanie, co... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rafał Matyja, mam... Po pierwsze chciałbym panom bardzo podziękować i też organizatorom za takie dobranie tematu, bo to jest dość uniwersalne ćwiczenie z tego, co jest możliwe w polityce, ile się rozumie na bieżąco, co można projektować. Uniwersalne, jeżeli ktoś dostrzeże coś aktualnego, to dlatego, że właśnie jest to uniwersalna, dość taki eksperyment. I wychodząc od pierwszego głosu pana doktora Kozłowskiego, który trochę jest, może być ramą dla tego, o co będę próbował wszystkich trzech panów zapytać. Bo metafora laboratorium pierestrojki jest czymś, czego my nieustannie poszukujemy w życiu politycznym, społecznym. Znaczy metafory, która osadzi to, co robimy, nada temu jakiś sens. Tak, tu jest ex post. To rzeczywiście bardzo trafne, że bardzo wiele tego typu spektakli, w których uczestniczymy, dopiero później jest jakkolwiek nazwane. Ale ja mam... Szukając w pamięci bardzo różnych historycznych zdarzeń, które dokładnie są tak jak ta metafora laboratorium pierestrojki jest uniwersalną też metaforą pewnej pracy historyka, ale też tego, jak aktorzy potem opisują swoją rolę, tak? Szukają czegoś, co było ważne, szukają słów, które padły i jakoś nadadzą temu sens. I wydaje mi się, no pytanie, na ile pan myślał w ogóle o tym, żeby spróbować, jeżeli będzie publikacja, to nadać temu pewien uniwersalny również charakter, tak? Bo to nie jest tylko jeden przypadek, tak? Znaczy jedno zdarzenie w historii, które zostało w pewnym sensie zmistyfikowane. Takich mistyfikacji jest dużo. Moim zdaniem być może one w ogóle należą do natury naszego życia społecznego. I to jest jakby pierwsze pytanie, bo to tworzy pewną ramę do następnych też dwóch wypowiedzi, bo jak słuchałem pana doktora Przeperskiego, to myślałem sobie o tym, że ten rok 89 jest oczywiście świetnym spektaklem, w którym autorzy grają, tylko nie do końca wiedzą, w którym akurat przedstawieniu. I różne przedstawienia są, różne wypowiedzi są tak, żeby pasować do różnych przedstawień. Czy to jest upadek komunizmu, czy to jest narodziny czegoś nowego, czy wielka transformacja. To jest oczywiście zabawne, jak się przywołuje różne wypowiedzi i tych okolice okrągłego stołu są pełne zabawnych wypowiedzi z wszystkich stron. Natomiast
Zastanawiam się nad dwiema rzeczami. To znaczy, po pierwsze, nad dyspozycją, którą widać z pana książki o Rakowskim, tego, że ci ludzie myśleli na kilka różnych sposobów. To nie jest takie klasyczne dwumyślenie, tak? No, a w roku 89 już na pewno myśleli na kilka wariantowych sposobów o sobie. Być może w ogóle myślenie o sobie jest tu jakimś kluczem do ich działania. Nie mam pojęcia, czy doskonale, wystarczająco wyjaśniającym zachowania, ale jak pan przywołuje opinię Rakowskiego, czy Oleksego, czy Hausnera, to ja pamiętam jedną rzecz, która jest, wydaje mi się, w ogóle strasznie ważna, jeśli mówimy o przejściu PZPR-u od partii takiej niekwestionowanej władzy, no, działającej w systemie jednomyślności, do partii rywalizacyjnej. Oprócz tego, że ten proces trwa jednak od 80 roku, bo to w 80 roku ta partia się stała jakoś rywalizacyjna, choć jeszcze nie wyborczo, to tam się dzieje też bardzo ważna rzecz taka, która umyka czasami historykom, a politologom to już prawie w ogóle umyka zawsze. To znaczy, że ludzie tacy jak Oleksy, Hausner, można tą listę rozwijać, grają swoją ważną grę w partii. To znaczy, dla nich partia, która wchodzi w rywalizację, to jest partia, z której nie wylecą, w której będą odgrywać kluczową rolę. No bo jeżeli partia się z kimś zmaga, to musi swoich najinteligentniejszych ludzi posłać do walki. Jak to jest taka partia rządzenia jak w czasach gomułkowskich, a to może być ktokolwiek. No i jest jasne, że ani Hausner, ani Oleksy tak za bardzo wtedy nie pasują. Więc to jest jakaś gra, którą ja odbieram podwójnie. To znaczy, nawet jeżeli oni nie stanowią frakcji, to stanowią taką osobowościową frakcję w PZPR, tak? Co zresztą widzimy, bo potem ta osobowościowa frakcja, która naciskała na rywalizacyjność, radzi sobie całkiem nieźle. No i tu jest kolejne pytanie, na ile, jak ta percepcja rzeczywistości dokonywana przez ludzi władzy wypada na tle percepcji opozycji, bo ja troszkę znam odpowiedź na to pytanie, trochę, oczywiście to nie jest takie dobre powiedzenie, bardziej publicystyczne, proszę mi pozwolić, w 93 też historia to trochę oceniła, na ile oni rzeczywiście wypadli w 89 roku z gry, a na ile sobie właśnie szybciej poradzili niż ich konkurencja, tak, ale percepcyjnie to nie było, jeżeli byłby rynek percepcji, to nie było takie strasznie złe, jak wynikało z pana tekstu. Mam jedną taką dość fundamentalną, ale to będzie też w tym nurcie, wątpliwość co do hasła drużyna Jaruzelskiego. Znaczy mi się wydaje, że ja bym cały czas widział jako dwór, nie bardzo się dałem przekonać, zwłaszcza, że to jest taki dwór obrotowy. Proszę zwrócić uwagę, że Jaruzelski ma de facto trzy dwory i sobie wybiera, którym dworem będzie działał, albo wojskowym, albo partyjnym. Tam nie ma dwóch, nie ma ludzi, którzy zasiadają na całym dworze, tak? Oprócz Kiszczaka może. Nie wiem, wydaje mi się, że to nie jest, że poczucie drużyny jest stosunkowo słabe, ale jeżeli pan tego obroni, z przyjemnością posłucham. I ostatnia uwaga na kanwie tych końcowych slajdów z Piotrem Marciniakiem. Bo to jest w pewnym sensie prawda, ale trzeba też pamiętać, jak Marciniak to opisuje, on jest uczestnikiem częściowo tamtych wydarzeń. To prawda, że opozycji mogło rosnąć, tylko tak samo jak w partii, najważniejsi gracze kombinują, czy to jest ich personalny wzrost, czy tylko partii, to nie jest to samo. Dokładnie tak samo myślało kierownictwo opozycji. Jestem przekonany, że część ludzi skupiona wokół Wałęsy myślała, że wzrost popularności, dynamiki samej zmiany i wzrost popularności opozycji może ich nie utrzymać u władzy i nie dać im kontroli nad ruchem Solidarności, a walkę o tą kontrolę toczyła już w czerwcu 89 roku bardzo bezwzględnie. Więc tam było ważne nie tyle, żeby wszystkim nam przeciwnikom Jaruzelskiego urosło, tylko żebyśmy to równocześnie utrzymali pod kontrolą. Wydaje mi się, że to jest kawałek tajemnicy tej niespójności między zachowaniami opozycji a tezą Marciniaka. To znaczy tu bym widział, że czy inaczej rozumiał słowo opozycja Lech Wałęsa, inaczej Piotr Marciniak i stąd może nasz problem. Ale to nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Dziękuję bardzo. Jeszcze dr Krzysztof Madej. I kończymy. Ja krócej troszeczkę, bo już część przedmówców się do tego odniosła. Ja też w dużej mierze mam pytanie do Michała Przeperskiego, nie dlatego, żeby go nękać pytaniami. Mianowicie wczoraj, no ale to też dzisiaj, czy w takich dyskusjach nawet tam historyków facebookowych, czy w prasie, pojawia się jakby taka kwestia żywotności
Solidarności jako struktury po 13 grudnia. Z taką tezą, że jakby ta struktura, która tam namieściła te 10 milionów, pękła, jednak to zaangażowanie, ta aktywność po 13 grudnia to jest, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, tak, w sensie już wspomagający rodziny i tak dalej. Teraz przenieśmy to pytanie, ale jednak zakładamy, że to było dużo, tak, w tym sensie, że to się okazało, może jest takie pytanie, czy to jest dużo? Nie wiadomo, to jest wystarczające. No wystarczające, żeby z tego środowiska wyłonić elity, oczywiście przy wszystkich zmianach, uwarunkowaniach i jakby no, dokonać transformacji władzy na tym środowisku, czy post tym środowisku i tak dalej. Teraz odwróćmy sytuację. Rok 89, no jakby osoby związane z PZPR no jeszcze wierzą w swoją rolę. I teraz PZPR się kończy, te jakby partie, które powstają, no nie są, no właśnie, czy nie są? No są na tyle silne, że już w pierwszych wolnych wyborach są taką siłą, wokół której się chodzi, no mijają dwa lata, czyli niepełna kadencja i oni wracają, tak? Wracają jako pewne środowisko, oczywiście, no nie ci najbardziej znani, ale oni są ważni. Ja już nie chcę mówić w tym momencie o roli generała Jaruzelskiego w określonych środowiskach. No nie wiem, tak jak Sławomir Cęckiewicz twierdzi, że jeszcze konsultacje wysokie oficerskie były z nim przez kilkanaście lat jakby konsultowane. Czy rola tych nestorów roku 89 na pewien wpływ ideowy, no jednak przez kilka kadencji rządzącego ugrupowania, więc trudno mówić, że się nie udało. Zresztą to o tym mówił profesor Matyja. I drugie pytanie no, do Tomasza Kozłowskiego, trochę niezręczne, ale zadam, no to może jakoś to wróci. Mianowicie, no, ale czy laboratorium nie można się stać, znaczy to o tym pan profesor też tutaj Matyja mówił w pytaniu, jakby trochę mimo woli. Ja mam takie doświadczenie wizualne, no, pobytu ileś miesięcy w polskiej ambasadzie w Moskwie. I oczywiście taką ambasadę jest trudno utrzymać, taki blok trochę przeniesiony z warszawskiego Brudna też, ale to jest olbrzymi teren w niesamowicie no, takim drogim, prestiżowym miejscu Moskwy. No i ten budynek też robi takie duże wrażenie. No to czy kraj, który, proszę tak trochę komiksowo, czy kraj, który ma taką ambasadę, jest drugim krajem imperium i tam się coś dzieje, czy on się sam z siebie nie staje takim nawet czymś więcej niż laboratorium, bo laboratorium to jest taka mikroskala, ale takim no bardzo porównywalnym elementem, którym jeszcze pewne procesy zaszły, a jest pewna analogia w tych procesach, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, no to siłą rzeczy, no raczej myślę, że to, co się dzieje w Polsce jest istotniejsze niż to, co się dzieje w Rumunii, tak, czy przy samym szacunku, czy w innych krajach, no bo to jest taki bardzo ważny podmiot, jeszcze do tego bardzo skonwergowany pod względem takim cywilizacyjno-gospodarczym, więc no może po prostu była to taka miniatura tylko, znaczy aż tylko. Dziękuję. Mam taką propozycję. Jeżeli pan profesor Chabielski chce się odnieść do zadanych pytań, to może najpierw pan profesor, a później panowie, ponieważ reszta pytań była skierowana do was. Znaczy, ja się zgadzam z tym, o czym mówiłeś. Oczywiście tak. Jeszcze jest jedno źródło, znaczy z tą tezą o radykalizmie. Ja starałem się tylko powiedzieć, że najpierw jest ewolucjonizm, który jest dosyć taki skromny jeszcze, jeśli chodzi o odniesienia, czy oczekiwania, czy żądania wobec władzy. No się potem, to się potem radykalizuje. To jest bardziej moje pojęcie, bo pojęcie ewolucjonizmu to jest Mieroszewski w tym, co się określa mianem, w tym, co pozwoliłem sobie określać mianem rewolucjonizmu. No i on ostro, mam wrażenie, że o tym mówiłem, odnosi się do systemu i proponuje ostre rozwiązania, czy ostre stanowisko po 13 grudnia. Dodatkowym argumentem na rzecz tej tezy, oprócz tych rozmów, o których wspomniałeś, jest film
z Holland, który Holland nakręcił, Agnieszka Holland. W Maison Lafitte, ja już nie pamiętam, to kontakt Mirek Chojecki to firmował, to zdaje się 83 rok i on też takie tezy czy takie propozycje ostre wyraża. A natomiast polemiczna uwaga czy uzupełniająca do spotkań czy do stosunku do Jaruzelskiego, no to już jest inny etap, prawda? To znaczy jest 89 rok, no to jest cezura. I tutaj mamy do czynienia z zagadnieniem trochę innym, mianowicie, które jest podstawą różnic i rozejścia się z Helingiem Grudzińskim. Ja to interpretuję w ten sposób, że on stara się, przede wszystkim kładzie nacisk na politykę wschodnią i próbuje docierać do tej elity, także postkomunistycznej rządzącej, po to, żeby ich nakierowywać czy podsuwać im zgodnie z tą funkcją, jaką kultura ma pełnić, ideę, przy pomocy których czy stanowisko wobec problematyki wschodniej, ruszać to wszystko. To jest, jakbyś chciał o tym przeczytać, czy może znasz to, no ale to państwa także. No tak, ale chodzi mi o podanie źródła. Ukazał się taki ciekawy wybór korespondencji Kiedrocia z historykami, no, ale to na przykład tam to pobrzmiewa. To on pisuje z historykami, czy dyskutuje na ten temat z historykami, nie tylko, znaczy na tematy polityczne, a nie tylko historyczne. O ile pamiętam, tak z Piotrem Wandyczem, no przyjeżdża do Polski i na ten temat pisują. Ja mam taką teorię, że tutaj jest całkowite zawiedzenie się na Wałęsie, znaczy w ogóle jako polityku i w sensie wewnętrznym i w sensie zagranicznym, przekonanie, że z punktu widzenia Polski najistotniejszą kwestią jest kwestia wschodnia, no i próbowanie szukania tutaj jakichś takich rozwiązań, co się musi odbić na stanowisku kultury, no, także wobec przyszłości. To jest w moim przekonaniu powód rozchodzenia się z Herlingiem drugim. Dziękuję bardzo. Zgodzę się z panem profesorem, że tu chodzi o pewien skrót myślowy. Ja to rozumiałem w kontekście tego cytatu z Marciniaka, że tu chodzi o Wałęsę przede wszystkim. Rośnie w tym sensie, że dokonuje się pewien istotny zwrot i wyraźne przywrócenie nadziei co do możliwości osiągnięcia porozumienia po debacie z Miodowiczem. Co do pytania pana doktora Grali, oczywiście to jest sytuacja zupełnie inna, właśnie pan doktor Grala wchodzi. To jest sytuacja zupełnie inna, 80, a rok 89. Nie sądzę, żeby najlepszym określeniem było tutaj rewolucja elit. Raczej jest to porozumienie elit rządzących z częścią elit opozycyjnych, bo oprócz tych, które kontestują rozmowy bądź są w różnych relacjach konfliktowych z tym otoczeniem, z Wałęsą i z jego otoczeniem najbliższym, mamy także różne inne elity, które no, trochę jakby się wymykają temu podziałowi, ci, którzy są za rozmowami Okrągłego Stołu, ci, którzy są przeciw. Myślę między innymi o liberałach, nie tylko tych gdańskich, ale także tych krakowskich, o ile dobrze rozumiem. Natomiast rok 89 nie ma charakteru rewolucyjnego w sensie zaangażowania mas. Nie ma także charakteru rewolucyjnego ze względu na niewystępowanie sytuacji dwuwładzy, to znaczy takich sytuacji, kiedy możliwość sprawowania kontroli nad jakimś obszarem wymyka się z rąk jednej władzy na rzecz drugiej. Co najwyżej jakieś efemeryczne punkty w roku 89 i 90 jeszcze quasi rewolucyjne widzimy, myślę tutaj o Nowej Hucie, o Gdańsku, o sytuacjach okupacji, prób okupacji komitetów wojewódzkich PZPR w niektórych dużych miastach, ale tylko tyle. To nie ma charakteru w żadnym razie rewolucyjnego, więc tak, rzeczywiście to są dwie zupełnie różne sytuacje.
i nie nazywałbym tego jakby rewolucją elit, a bardziej porozumieniem. Inne postanowienia związane z tym, co było wymuszane na Polakach przez międzynarodowe instytucje finansowe, prawda? Więc w tym kontekście mam na myśli tą wąską ewolucję elit, ponieważ nasze społeczeństwo było apatyczne, było zmęczone i nie angażowało się w ogóle już w jakieś przemiany. Mówię o taki szerszy ruch społeczny, jakikolwiek, nie mówię o Solidarności, ale jakikolwiek inny ruch społeczny, który miałby do czegoś prowadzić, do jakiejś przemiany. Tego już nie było, niestety. Także dziękuję. Dziękuję bardzo za pytania. Gdyby tak naprawdę chcieć na nie odpowiedzieć, to jeszcze chwilkę byśmy tutaj posiedzieli, ale oczywiście nie żartujmy. Dziękuję Robertowi Spałkowi za to pytanie, czy nomenklatura nie utrzymywała się w stanie czujności od połowy lat 80., czy to nie nowa mowa i czy rzeczywiście ktoś chciał walczyć o PZPR? To jest bardzo złożony problem. Ja może bardziej jeszcze raz wyłuszczę swoje stanowisko. Uważam, że od połowy lat 80., odwołując się do badań Winicjusza Narojka, które cenię sobie przeogromnie, to Polacy w masie swojej utrzymywali się w stanie czujności. Rozumiem, może to nie jest fortunne stwierdzenie, bo tutaj odnośnie tej nomenklatury to brzmi lepiej, ale to Polacy stosowali, jak się ta koncepcja nazywa, małe przystosowanie? Koncepty, no teraz oczywiście. Nie, nie mała stabilizacja, nie. Drodzy Państwo, w każdym razie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali tego, chodzi o wiele set tysięcy, wiele milionów indywidualnych strategii przystosowawczych i o tym mówił Narojek, wskazując na to, że to był sposób, w którym właśnie szukam słowa. No w latach 80. po prostu można było w ten sposób funkcjonować społecznie. W jakimś sensie w podobny sposób zaczęła funkcjonować nomenklatura. Ja zastrzegam jedną rzecz, że może nawet chodzi mi o to, że nomenklatura jest dla nas oczywiście ważnym punktem odniesienia, bo dzierżyła władzę polityczną i to musi być, to musi czynić z niej ważny element naszej refleksji. Natomiast nomenklatura nie jedno ma imię, bo przeogromna nomenklatura, próby reformy nomenklatury to była najgorsza reforma, w ogóle historia reform w PRL-u jest do napisania, a próby zreformowania nomenklatury w 1988 roku to jest historia największej klęski reformatorskiej, o której kiedykolwiek słyszałem w dziejach PRL-u. Ona po prostu była bardzo różna. Nomenklatura wysoka, nomenklatura średnia, nomenklatura zakładowa. Co to właściwie do końca znaczy? Znaleźlibyśmy zdecydowanie dość ludzi, którzy chcieliby walczyć o PZPR. O jaką PZPR? I to jest pytanie, bo PZPR była przez 40 lat jedyną, no nie licząc Solidarności, ale tak naprawdę była przez 40 lat jedyną polityczną, sprawczą siłą, jakkolwiek. No więc byłbym, może tylko tak to pozostaje, byłbym mocno zaskoczony, gdyby nikt nie chciał walczyć o PZPR w ogóle. Przyjęliśmy mówić, że nie, wszyscy już byli zmęczeni, nie, wszyscy już mieli dosyć. To również jest kwestia istnienia pewnego świata społecznego, który po prostu istniał przez 40 lat, który stanowił punkt odniesienia przez 40 lat. To nie jest tak, że nagle wykonujemy, że tak sobie pozwolę sparafrazować, skok do Królestwa Wolności i nagle zaczynają się inne wyobrażenia. To jest troszeczkę obejście, bardzo poważne. Świat nie był pusty, przepraszam, czy to wszystko nie było puste, czy już... No właśnie, ja próbuję argumentować na tym etapie, że nie. Mój sposób radzenia sobie z tym, z odpowiedzią na pytanie, czy świat ten był pusty, czy nie był. Znowu też, co to znaczy, czy to był świat autentycznych wartości, czy to były wartości zdewaluowane, niezdewaluowane. To są ważne bardzo pytania, na które ja nie ośmielę się w tym momencie udzielić przekonującej odpowiedzi. Mogę powiedzieć tyle, że w poszukiwaniu tych odpowiedzi, a wiem, że jestem dopiero na początku tej drogi, tutaj z pokorą
przyznaję. Oczywiście ja mogę pewne rzeczy zamarkować jakąś, nie wiem, jakimś bon motem, czy jakąś próbą barwnego porównania, natomiast no nie da się, nie chciałbym tego robić, nie chciałbym tworzyć wrażenia, że mam tutaj jasną, spójną i taką bardzo mocną odpowiedź, bo po prostu jej jeszcze nie mam. Szukając jej, próbuję na poważnie czytać enuncjacje publiczne, niepubliczne, oficjalne, głównie są oficjalne. No trudno, oczywiście zgodnie z zasadami warsztatu historycznego, tego słynnego warsztatu, co go podobno nigdy nie ma, ale wiemy, że jest tak naprawdę. No, troszeczkę zdrowego rozsądku, a troszeczkę poststrukturalnej krytyki języka. Można z tego miksu metodologicznego moim zdaniem wyciągnąć rzeczy interesujące i ważne. I może takim wiem, że nie w pełni satysfakcjonującym stwierdzeniem odpowiem Robertowi. Bardzo dziękuję profesorowi Matei. To były bardzo interesujące dla mnie te uwagi i pytania. Jeżeli chodzi o drużynę Jaruzelskiego, ja myślę, że tych dworów to tak naprawdę było więcej, a nawet więcej bym powiedział jeszcze. Tak naprawdę to była po prostu, to była drużyna w tym sensie, że drużyna charakteryzuje się tym, drużyna tak jak drużynnik gdzieś w X wieku umieszka pierwszego, jest jeden drużynnik, szef drużyny i wokół niego satelici. To była absolutnie amorficzna struktura. Było jedno. Nie poza Kiszczakiem. To jest absolutnie błędna teza Pawła Kowala, który sobie wymyślił jakiś duumvirat. No bardzo przepraszam, kompletnie mnie to nie przekonuje. Nie ma w ogóle żadnych argumentów na to takich sensownych. No poza tym, że Kowal potrafi wymownie pisać, to ja składam votum separatum tutaj. Nie ma żadnych ludzi, którzy mogą. To jest tak jak w opowieściach, że Stalin zamordował Orżonikidzego w 1937 roku, bo to był ostatni, bo Sergo był ostatnią osobą, która potrafiła przyjść do gabinetu Stalina i powiedzieć nie. I Jaruzelski nie miał takich ludzi. No, oczywiście nie był też Stalinem, już podkreślam, bo żeby tu nie było, że robię z generała większego potwora niż jest. I tylko jeszcze raz dziękuję profesorowi Matei za te uwagi. Myślenie wariantowe to jest bardzo, bardzo istotne. Tak myślenie wariantowe, czyli jakby można powiedzieć dostosowywanie się do różnych możliwości, które nastąpią być może, to jedna rzecz. I przecież nieprawdopodobna zmienność wydarzeń w toku 89 roku. To jest absolutnie rewelacyjna obserwacja, że najbardziej zabawne, i to naprawdę w sensie ścisłym, są wypowiedzi z tej czy z tamtej strony sceny politycznej wokół okrągłego stołu, ponieważ z dnia na dzień zmieniają się koncepcje, zmieniają się pomysły. To, co było wczoraj absolutnie, no nie wiem, no nicea or muerte, prawda? Po dwóch dniach już dziękuję uprzejmie, już absolutnie ten okop zostawiamy. To jest bardzo, bardzo interesujące i bardzo ciekawe. A przyznam się zupełnie szczerze, ja dokładnie tak do końca głosu Krzysztofa Madeja nie zrozumiałem, w tym sensie, że rozumiem, że no, postsolidarnościowe środowiska wytworzyły kontrelitę i to jest zgoda wielu już godniejszych ode mnie, nie wiem, choćby Gartonasz mówił o tym, że Polska była jedynym krajem, gdzie się tak na serio wytworzyła taka porządna kontrelita. Nie do końca zrozumiałem, w jakim sensie się nie udało. No nie może ja powiem tak, jak ja rozumiem to pytanie. No nie udało się, ponieważ Polska nie poszła trzecią drogą, a rozumiem, że coś na kształt trzeciej drogi, czy jakiegoś takiego komunizmu bis, który byłby, nigdy się nie dowiemy czym, nie wiem, może trochę miksem łukaszenkowskiej Białorusi, może troszeczkę ze Słowacją Meciara, no to są już jakieś kompletne fantasmagoryce, ja teraz uprawiam, nie chciałbym iść tą drogą dalej. To byłoby czymś takim, coś takiego się nie stało, w tym sensie się nie udało. A to, że ci ludzie jako jednostki, podkreślam jednostki, zachowali pewne znaczenie w systemie, to jest zupełnie inna sprawa. Ja tutaj akurat ze Sławomirem Cynckiewiczem, ja nie znam oczywiście kulisów, które profesor Cynckiewicz zna, ale no pobrzmiewa mi to absolutnie autentycznie. Jaruzelski jako bardzo ważna, bardzo wpływowa postać, nie tylko w polskim wojsku, ale na przykład w archiwach wojskowych, co jest jakby tematem na zupełnie pewnie inną wypowiedź. Dziękuję, może na tym poprzestanę i oddam koledze głos. Profesor zadał pytanie o tworzenie pewnych mitów, czy też konceptualizowanie post factum pewnych wydarzeń.
odpowiem najlepiej, jak potrafię. Daniel Vicentys zaczął swoje wystąpienie od takiego cytatu z jakiegoś klasyka zarządzania, którego ja nie znam, że próba jazdy po wiejskiej drodze. Ciemną nocą. Ja chciałem jedną czy dwie właściwie wypowiedzi Gorbaczowa, Gorbaczow spotyka się z Mieczysławem Rakowskim. Są dwa zapisy tego spotkania, jeden bardziej formalny, drugi mniej. W tym bardziej formalnym jest cytat z Gorbaczowa. Koncepcja przebudowy nie może być wymyślana w gabinetach. O tym muszą decydować masy. Jeżeli ktoś naciska, aby opracować plan przebudowy, to powraca do polityki Stalina, jego sposobu myślenia. W wersji nieoficjalnej jeszcze mocniej. Boję się, żeby biuro polityczne KCKPZR nie przymusiło mnie do opracowania harmonogramu pierestrojki. Ciągle na to naciskają. Chcą, abym działał zgodnie z planem i pod kontrolą. A co to jest pierestrojka? Jest to ruch społeczeństwa, a nie władzy, a społeczeństwo zachowuje się jak samochód, który jedzie po lodzie. Ślizga się. Władza w takich warunkach nie może swobodnie pracować kierownicą, silnikiem, hamulcem. Więc mamy tutaj, i to zresztą pobrzmiewa właściwie chyba we wszystkich referatach, to jest proces bardzo spontaniczny, nad którym trudno zachować jakąkolwiek kontrolę i politycy w dużej mierze ze wszystkich stron są bardzo reaktywni w tamtym momencie. I oni dopiero post factum nadają, wybierają sobie ze swojej historii, ze swojej działalności jakieś elementy, z których budują swoją historię. To zresztą są, można powiedzieć, dwa rodzaje pewnych mitów czy nadawania sensu. Jeżeli tylko odnosić się do pewnych rzeczy, które poruszyłem tutaj w referacie. Na pewno mamy pewne mity, czy uproszczenia, czy wytłumaczenia tworzone przez historyków. I tutaj będzie na przykład to laboratorium historyków czy publicystów. I tutaj jest to laboratorium pierestrojki, o którym mówiłem. Ale jest także ten tak zwany mityczny model chiński, który właściwie nie wiadomo co oznacza. Mówi się w największym uproszczeniu, no to tam wiadomo, że władza dla partii, gospodarka rynkowa. To czemu model chiński? Literalnie, jak są książki na temat wpływu modelu chińskiego na reformy Gorbaczowa i on jest minimalny. W sensie są dosłownie, jest jedno czy dwa rozwiązania gospodarcze, które obserwują ekonomiści radzieccy na przykładzie chińskim. Jeżeli jakaś konkluzja jest ogólna z ich obserwacji, to jest to, że większość tego, co się dzieje w Chinach, nie jest możliwe do przeszczepienia u nas. I musimy albo testować swoje własne rozwiązania, albo możemy ewentualnie oglądać pewne reformy i pewne elementy, które się pojawiają w innych krajach. I tutaj się pojawia na przykład Polska. Gorbaczow czy jego doradcy byli zainteresowani funkcjonowaniem całego systemu tych spółek polonijnych i joint ventures. Co zresztą też nie tylko u nas, ale też na Węgrzech. Węgry w ogóle mają dużo więcej rozwiązań wprowadzanych, takich quasi-rynkowych, które obserwują ludzie Gorbaczowa. Zresztą nie chcą się do tego przyznać w ówczesnym czasie. To jest w ogóle jeszcze inny temat. Więc to są mity budowane przez historyków, przez publicystów. Są mity budowane przez polityków. Pierwszy z brzegu mamy mit Jaruzelskiego, który mówi o interwencji i właściwie trzymał się tego do końca. No, dokumenty pokazują, że szans na żadną interwencję nie było. Za to z kolei z jego punktu widzenia bardziej logiczne byłoby na przykład położenie nacisku na ten aspekt gospodarczy. Tak, że załamanie gospodarcze, które nastąpiłoby w wyniku obcięcia dostaw surowców ze wschodu, doprowadziłoby potencjalnie do zaostrzenia sytuacji w kraju, protestów, sytuacja wymknęłaby się spod kontroli, to być może w długiej perspektywie skutkowałoby interwencją. Z jego punktu widzenia to by było bardziej logiczne. Ale stworzył ten mit interwencji państw, wojsk państw Układu Warszawskiego i się go trzymał. Mamy mit stworzony przez Cartera, Brzezińskiego i ich współpracowników o tym, że powstrzymali interwencję wojsk Układu Warszawskiego w grudniu 80 roku.
kiedy na podstawie dokumentów CIA, ale także innych analiz, które już dzisiaj znamy z archiwów Białego Domu, widać wyraźnie, że brakowało informacji do przyjęcia takiego założenia. To znaczy nie Biały Dom, czy Brzeziński jako doradca, czy Carter, czy CIA nie była przekonana o tym w 100%, że ta interwencja dojdzie, ponieważ oni nie mieli na przykład zdjęć satelitarnych, nie byli w stanie ocenić, czy jak duże są te wojska, nie były wystarczająco duże do interwencji. Oparli się właściwie tylko o źródła osobowe, głównie o to informacje, które przekazywał Kukliński. Tak, ale ta ekipa podłamana po kolejnych porażkach na arenie międzynarodowej, kryzysie zakładników w Iranie, innych tego typu rzeczy, potrzebowała po prostu przynajmniej jednego mitu, który przejdzie do historii. I stwierdzili to, podczas kiedy no dzisiaj dysponując dokumentami jest wielu analityków w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, którzy mówili, że żadnej interwencji nie będzie. Pisali takie notatki bezpośrednio do Brzezińskiego. Mamy różne mity także triumfalizmu Ronalda Reagana. Jednym z takich, który szczególnie u nas jakoś się zadomowił, jest kwestia tego, że ekipa Reagana czy CIA wpłynęła w jakiś sposób na tą obniżkę cen ropy naftowej w połowie lat 80. Podczas kiedy naprawdę chyba wszyscy urzędnicy Białego Domu z lat 80., włącznie z Weinbergiem, który miał być w ogóle jednym z architektów tego pomysłu, wydali swoje wspomnienia, wydali jakieś inne analizy. Tego tam nie ma. To jest właściwie tylko za jedną książką Schweitzera Victory, która została napisana na początku lat 90. na podstawie relacji. Właściwie myśmy od tamtej pory tego nie weryfikowali. A jestem przekonany, że gdyby kto był cień po prostu sprawstwa Waszyngtonu w tak genialnym posunięciu geopolitycznym, to autentycznie mielibyśmy tylu ojców tego sukcesu, że słyszelibyśmy o tym przez cały czas. Co zresztą można się zastanawiać też już kończąc, może nie będę mówił o pewnych mitach Gorbaczowa, bo strasznie długo bym mógł o tym opowiadać, ale tylko na przykładzie tych dwóch ostatnich rzeczy, o których mówiłem. Pytanie też o to, jak mity wpływają później na tworzenie realnej polityki dzisiaj. Tak, gdzie właściwie w tej chwili sytuacja na granicy Ukrainy i grupowanie wojsk jest w pewnym sensie powtórką z tego, co się działo w grudniu 80 roku. Czy to, że my teraz nie przyjmujemy tego mitu, że to Carter powstrzymał, w jaki sposób te doświadczenia, analiza tych rzeczy rzutuje na dzisiejszą politykę? Podobnie zresztą wielokrotnie czytałem, czy może niewielokrotnie, ale kiedy drążyłem ten temat, czytałem pewne analizy ludzi także związanych z administracją Donalda Trumpa, którzy mówili, że no, jeżeli coś się z Rosja, przepraszam za kolokwializm, za bardzo podskoczy, to my zrobimy właśnie tak na rynku ropy naftowej, jak zrobił Reagan w połowie lat 80., to nam rozwiąże problemy. Tak więc tutaj mamy nie tylko problem z tym, że no mity upraszczają nam i trochę fałszują nasz obraz historii, ale że to może mieć czasem potencjalnie jakiś realny wpływ na dzisiejszą politykę. Szanowni Państwo, zaraz, słówko, bo tutaj przed chwilą usłyszeliśmy rzecz, która jest wręcz no, nieprawdopodobna i pewne rzeczy chyba trzeba nazwać. Ja już nie będę mówił o grudniu 81 roku, bo rzeczywiście od kilkunastu lat, a od kilku to już na pewno, w zasadzie nawet nie 95, tylko chyba blisko 100% historyków takich otwartych, powiedziałbym, o, niezwiązanych ze środowiskiem przeglądu, tak? Wszyscy historycy, którzy są poza tym środowiskiem, jednoznacznie odrzucają możliwość interwencji w 81 roku. I ja już, dobrze, tego nie chcę teraz poruszać, chociaż na swoją
skromną osobę, muszę powiedzieć, że ja mam tutaj troszeczkę inne zdanie. Jutro może słowo mi się uda na ten temat powiedzieć, ale oczywiście nie jestem tutaj żadnym depozytariuszem prawdy. Natomiast z kolei ta jednoznaczność, zdecydowanie wyrażane właśnie przez historyków takich współczesnych, prężnych, korzystających z różnych źródeł, muszę powiedzieć, że mnie jakoś tak niepokoi i nie potrafię tego do końca przyjąć, bo są pewne logiczne. Ja przyjmuję to, co pan dzisiaj powiedział, to jest bardzo sensowne, że Sowieci nie byli w stanie, gdyby tu weszli, nie byli w stanie gospodarczo unieść przede wszystkim tego krachu. To do mnie bardzo przemawia. Tylko tam są jeszcze kwestie lobby generalskiego, wojskowego, KGB, co innego politycy, ale dobrze, to zostawmy. Natomiast pan tu przed chwilą dla mnie powiedział coś rewolucyjnego. Znaczy pan mówi, że wszystko to, co jest napisane w książkach o grudniu 80 roku jest mitem, czyli że tak naprawdę, nie wiem, nie było tego słynnego telefonu, nie miał on Cartera do Brażnieva, tak? Nie miał on w zasadzie żadnego znaczenia. No to jest przełom. Ja nie mówię, że tak nie było, tylko jakby cały czas mam wrażenie, że pana główną motywacją jest to, co ja już powiedziałem wcześniej, znaczy to, że Sowieci by tego nie unieśli gospodarczo, czyli zakłada pan, że cała ta polityka i że w ogóle polityka jest logiczna, że jest przyczynowo-skutkowa, że jakby, nie wiem, wyłączamy z niej emocje, przypadek, to, że decyzje czasami są podejmowane głupio i jakby, no proszę państwa, w ogóle cały problem z historią często polega na tym, że to, co jest w dokumentach, to, co my możemy uchwycić, to tak naprawdę nie jest życie. Ja podam, przepraszam, zaraz wrócę. Wiem, to jest trochę może wywrotowe, ale podam bardzo prosty przykład. W Instytucie Pamięci Narodowej pracuję w zasadzie od jego początków. I gwarantuję państwu, że gdyby przyszedł, za ileś lat przyjdzie jakiś historyk, weźmie bardzo dokładnie, przebada wszystkie dokumenty wewnętrzne Instytutu Pamięci Narodowej, to on napisze historię Instytutu, który nie istnieje. Ja jestem o tym najzupełniej przekonany, bo wiem, jak to wygląda od środka. Nie dlatego, że w tych dokumentach jest nieprawda, tylko dlatego, że między tym, co jest zapisane i nawet najprawdziwsze, a tym, co się dzieje w rzeczywistości, jest po prostu przepaść. I to cały czas odnoszę do tego, co powiedział pan doktor Kozłowski. I teraz, czyli, znowuż niestety ja mam słabą pamięć do liczb. Jestem takim historykiem, który pamięta, że tak powiem, pewne emocje, obrazy, można powiedzieć poetycko zapachy, natomiast pamiętam wielkości, ale uciekają mi te liczby. Natomiast no, też zawsze czytałem, może się mylę, ale to proszę mi powiedzieć, że jednak w grudniu 80 roku przecież tych dywizji, które tam stały i tak jak to są różne, może one są wszystkie skłamane, różne przypowieści, jak tam już niemalże grzali te silniki. Ci sowieccy żołnierze tam w okopach, co się wymieniali w zasadzie non-stop, jeden szedł spać, drugi przychodził za niego i leżał w tym samym okopie i czekali już tylko, żeby wejść. Dwie dywizje NRD-owskie, tak? Dwie dywizje czechosłowackie i tam, nie wiem, od 30 paru do nawet 50 paru w całym tym pierścieniu, no ale przede wszystkim oczywiście plus 65 tysięcy wojska w Polsce, ale na granicy wschodniej, no tamte ruchy były, no chyba, że naprawdę uznamy, że wszyscy historycy dotychczas się mylili. I prosiłbym o odpowiedź, bo ja z chęcią wyjdę z tego błędu, tylko jestem dlatego tak rozemocjonowany, bo dla mnie to jest, przyznaję, informacja szokująca. Dziękuję. Okej, czyli po... I 80 oczywiście. Tak, pokrótce o grudniu 80 roku. Myślę, że za tym przemawia kilka faktów, że prawdopodobnie tej interwencji by nie było. W 68 roku inwazję na Czechosłowację, czyli mniejszą dużo kraj, już nie mówiąc o tym, że to nie była druga armia Układu Warszawskiego, przeprowadza 30 dywizji. Według tych dokumentów, którymi ja dysponuję, w manewrach Sojusz 80, czyli tych przeprowadzanych w grudniu, miało wziąć udział 18 dywizji. No więc mamy tutaj zdecydowaną dysproporcję, która by jednak pokazywała, że no, nie były to przygotowania do realnej inwazji. To miałoby sens tylko wtedy, gdyby Wojciech Jaruzelski albo Stanisław Kania w grudniu 80 roku chcieli wprowadzić stan wojenny i potrzebowaliby ewentualnego wsparcia. Jeżeli chodzi o źródła amerykańskie, to są w tym przypadku średnio użyteczne, bo ze względu na pogodę
nie można było wykonać zdjęć satelitarnych. Społeczność wywiadowcza Stanów Zjednoczonych była pozbawiona tych materiałów, ale założyła, że groźba jest realna, mimo że samej mobilizacji nie widzieli. Było to efekt tego, że zdali się na to, co mieli, czyli materiały po prostu ze źródeł ludzkich, w tym przypadku Kuklińskiego, który alarmował, że coś takiego będzie. To nie jest stwierdzenie moje, ja tutaj nie odkrywam Ameryki. Tim Werner, nie wiem, czy państwo kojarzą, autor takiej monumentalnej historii CIA, Dziedzictwo Popiołów, w swojej najnowszej książce z 2020 roku o relacjach Ameryki i Rosji w latach 45-2020. Mówię wcześniej, autor historii CIA, więc mam uznany, więc mam wrażenie, że wie, co mówi. Zauważył złośliwie w swojej najnowszej książce, że nie tylko niebo nad Polską i zachodnią częścią Związku Radzieckiego było tego dnia zachmurzone. Podobnie zamglone były umysły prezydenta i członków Rady Bezpieczeństwa. To byli wycieńczeni i upokorzeni ludzie. Werner wskazuje, że właśnie ta ekipa dała się zaskoczyć wprowadzeniem wcześniej wojsk radzieckich do Afganistanu, wykazała się nieudolnością w czasie irańskiego kryzysu z zakładnikami, a w grudniu 80 roku była dodatkowo przybita właśnie przegranymi wyborami prezydenckimi. Więc nie tylko potrzebowała sukcesu, ale zadziałała nauczona wcześniejszymi doświadczeniami i tym, że była zaskakiwana, po prostu ze zdecydowanie większą siłą, niż zrobiłaby to w innej sytuacji. Wreszcie mamy dokumenty także z tamtego czasu. Marszał Brement, czyli doradca do spraw wschodnioeuropejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, pisał w grudniu 80 roku do Brzezińskiego, czyli szefa. Jak wiesz, mam inny pogląd na tę sprawę. Trudności, jakie napotkaliby Sowieci, gdyby faktycznie napadli na Polskę, reakcja międzynarodowa, pogorszenie sytuacji gospodarczej, możliwość zbrojnego oporu Polski, degradacja sił Układu Warszawskiego, niezdolność do przewidzenia dalekosiężnych konsekwencji i wiele innych rzeczy są dość oczywiste i nie warto ich tu powtarzać. Ze względu na te trudności nie sądzę, aby Sowieci ruszyli do Polski, dopóki nie będą całkowicie przekonani, że polskie kierownictwo ma niewielkie, jeżeli w ogóle, szanse na poradzenie sobie z tą sytuacją. I to nie jest odosobniony głos w tamtym momencie. I, że tak powiem, na tym to są dowody, czy bezpośrednie, czy pośrednie, na których ja opieram tą tezę o tym, że ta interwencja w grudniu 80 roku nie była realna. Halo, tak. Myślę, że zakończymy, chociaż ja muszę powiedzieć, że te 18 dywizji, o których pan mówi, które przeszły ćwiczenia, to przecież nie jest całość, bo tych dywizji było jeszcze co najmniej drugie tyle. One, to jest kwestia, jak tam mówi się o, jakby, nie wiem jak to nazwać, o bieżącym ukadrowieniu tych decyzji, czy o bieżącej mobilizacji. One podobno były tam między 30 a 70% żołnierzy sowieckich było zmobilizowanych w tych dywizjach. No i teraz jest kwestia po prostu odpowiedzi na pytanie, jak szybko da się je zmobilizować do takiego poziomu, w którym one mogłyby ruszyć. Oczywiście ja już teraz mówię czysto teoretycznie i cały czas powtarzam, mówię o roku 80, bo to jest rzeczywiście zupełnie coś innego. Więc tylko chciałem powiedzieć, że to jest ta zresztą słynna opowieść, jak ktoś budzi Kuronia, tak? Że wyszła teraz w tej chwili, o ile się nie mylę, książka czy zbiór dokumentów autorstwa Mirosława Szumiło, gdzie analizuje dokumenty czechosłowackie, jeżeli, bo ja nie widziałem jeszcze tej książki, ale jeżeli profesor Szumiło podtrzymuje w niej to, co mówił wcześniej, to Czechosłowacja, czy kierownictwo wojsk czechosłowackich było też przekonane, że prawdopodobnie do tego nie dojdzie. Okay, znaczy nie było pełnej mobilizacji. Może będziemy jeszcze do tego jutro wracać, może nie, no w każdym razie dla mnie to jest arcyciekawa informacja. Proszę państwa, to na dzisiaj kończymy. Zapraszam wszystkich na jutro, też zaczynamy o 9:45. Jutro oprócz referatów naukowych będziemy też mieli dwa panele, jeden socjologiczno-politologiczny, a drugi taki podsumowujący przez profesora Eislera i profesora Paczkowskiego. Zapraszam serdecznie. Dziękuję, do widzenia.